20:30 na zegarze, dobry wieczór, 19 dzień października. Ja pomyślałam sobie, że wprowadzę tutaj nową świecką tradycję na pokładzie Rozmawiam, bo lubię i będę zaglądać do kalendarium, tak żeby Państwo faktycznie mieli taki czas, żeby wyjść z tego kołowrotka codzienności, bo każdy z nas w jakimś kołowrotku biega, żeby to był taki moment na oddech i zanurzenie się w książkach, w opowieści. To jeszcze pozdrowię wszystkich tych, którzy mają powody do świętowania, a nawet ci, którzy nie mają, to zaraz Państwu znajdziemy taki powód. Dzisiaj to od razu sprawdzimy, czy są po drugiej stronie. Świętują Ferdynand, Izaak, Jan i Jerzy, Kleopatra, Lucjusz, Laura, Łucjusz, Paweł, Ptolemeusz, Skarbimir i Ziemowit. I od razu zapytam, czy Marta Guzowska zna jakiegoś Ptolemeusza na przykład. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie, no nie znam Ptolemeusza oczywiście, a ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ja jestem trochę na bakier z imieninami, ponieważ moi ukochani rodzice dali mi dzień imienin 5 dni po dniu urodzin. I to jest bardzo, bardzo niefajne, bo wiecie Państwo, to jest tak, że a to już Ci damy jeden prezent, dobrze? Kochanie, no dobrze, kochanie. No. A niektórzy wręcz zapominają, ponieważ, no właśnie, ponieważ jest za blisko, także ja coś mam z tymi imieninami, więc spuśćmy na to zasłonę milczenia, dobrze? To jest dobra wskazówka dla rodziców, jeżeli ta się w ogóle da tak zaplanować, nie róbcie tego swoim dzieciom dokładnie, ale też zobaczyłam sobie w kalendarium, że dzisiaj jest rocznica premiery filmu Rejs Marka Piwowskiego, po raz pierwszy się pojawił w roku 70, więc od razu pan Stanisław tym wraca do głowy i Jan Himilsbach i można by tak wymieniać, więc my ruszamy teraz w Rejs. Ale w rejs taki literacki, słuchajcie. A w moich rękach książka, która otwiera nowy tryptyk kryminalny Marty Guzowskiej, Zła miłość. No i to jest ten moment, Marta, kiedy czas najwyższy przedstawić Frankę Kruk. Ja już się z nią mocno zakumplowałam, mówiłam Państwu o tym w swoich mediach społecznościowych. Zaraz powiem, jak ja ją odbieram, ale jeszcze bardziej mnie ciekawi, jak przedstawi postać przez siebie stworzoną autorka, więc Franka Kruk... Czyli kto? Wiesz, to jest takie pytanie, w tym momencie autor bardzo nerwowo się zastanawia, czy ma powiedzieć prawdę, czy ma coś szybko zmyślić. No, generalnie autorzy są nieźli w zmyślaniu, natomiast bardzo rzadko zmyślają szybko. No, czasami potrzebują, wiesz, trochę więcej czasu. Prawda jest taka, że Franka Kruk to ja. Franka Kruk to jestem ja. Dość blisko w tym momencie mojego życia, minus nieudane, czy też bycie wdową, ponieważ na szczęście nie jestem wdową, jestem w udanym związku. Natomiast mam nastoletniego syna, moja córka zaraz będzie nastoletnia. Moi rodzice są już mocno starsi, bardzo się o nich martwię, mój ojciec niedawno zmarł. Więc to wszystko, czego doświadcza Franka Kruk, duża część powiedzmy tego, czego doświadcza Franka Kruk, doświadczam i ja, więc to, o czym mówiłaś, ja nie wiem, czy nie przechodzę tu płynnie już do kolejnego tematu, ale to, o czym mówiłaś, te codzienne zmagania Franki, naprawdę są moimi zmaganiami. I to jest niesamowite, Marta, że ty połączyłaś tę lekkość, poczucie humoru właśnie z tymi poważnymi tematami, które są jakby zaszyte pod podszewką tego tekstu. Czyli rozumiem, że poczucie humoru, takie autoironiczne, które obserwujemy u Franki, to jest również twoja tajna broń na życie. To jest absolutnie moja tajna broń na życie, a nawet zupełnie jawna. U mnie w domu jest takie powiedzenie, że można się tylko śmiać albo płakać. Więc no ja wybieram śmiech, ponieważ uważam, że tak jest łatwiej, po prostu tak jest zabawniej. Można wtedy znajomym przedstawić jakieś naprawdę nieprzyjemne wydarzenie, jakąś zabawną anegdotę, prawda? Wszyscy się śmieją, nikt nie widzi, jak to było naprawdę. To mnie ratuje, ratowało mnie poczucie humoru w pandemii, ratuje mnie w zmaganiach z moim synem nastolatkiem, właśnie 16-latkiem, więc absolutnie w najgorszym stadium na 100 lat. No i polecam szczerze poczucie humoru jako właśnie taki ratunek. Zatrzymajmy się przy tym, powiedziałaś, najgorsze stadium nastoletniości, tak bym powiedziała. Jaka ty byłaś w tym wieku, co? Bo tak strasznie krytycznie tutaj zabrzmiało. No teraz Marta serio? Lat 16, 15, tak serio. Sama tutaj, wiesz, nacisnęłaś, to ja pociągnę za ten sznureczek. Sama tego chciałam, tak. Ja byłam chodzącym koszmarem na dwóch nogach. Mamo, ale bez aż takiego samokrytycyzmu. Wiem, że tego nie oglądasz, mamo, ale...
Na pewno byś sobie przypomniała różne historie. Nie, byłam bardzo trudną nastolatką, rzeczywiście, która nieustannie wojowała z rodzicami, chociaż moi rodzice, jak to rodzice jeszcze tego tamtego pokolenia, dawali mi dużo więcej swobody niż się teraz daje dzieciom. I ja byłam z małego miasteczka, zresztą z Brywinowa, pochodzę z Brywinowa, w którym dzieje się akcja złej miłości. No i w tymże Brywinowie dzieci, że się tak wyrażę, chodziły luzem, więc jako nastolatka miałam bardzo dużo swobody i bardzo mi było z tym dobrze. Natomiast no tak, no oczywiście, dawałam rodzicom popalić, wiadomo, prawda? No to skoro wywołałaś ten Brwinów, to ja mam stosowny fragment, który pozwoli Państwu poczuć język książki Zła Miłość. A przy okazji przypomnę, że można się dzielić tym spotkaniem w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, jest taki guzik na Facebooku, jak udostępnij, naciskacie i tym samym to spotkanie pojawia się również na Waszej facebookowej osi czasu. No to zaglądamy do Brwinowa. Przy okazji jestem bardzo ciekawa, czy dzisiaj ktoś z Brwinowa z nami jest. To proszę się zamieniać w słuch, cytuję. Miasteczko z duszą, żadne anonimowe nowe osiedle, zawsze było jak zaczarowane. Stanowiło zamknięty krąg, w którym nie może się wydarzyć nic złego, a w każdym razie nic naprawdę złego. Miejsce, gdzie dzieci ciągle jeżdżą rowerami po ulicach, ludzie nadal mają oko na sąsiednie domy i wpadają do siebie na kielicha, a po zakupy chodzi się na piechotę, jak w pieprzonym amerykańskim filmie. Nienawidzę go. Nienawidziłam tego miasteczka już w dzieciństwie, kiedy śmigałam na wrotkach po nierównym asfalcie i wracałam sama ze szkoły, bo nikt nie przyprowadza i nie odprowadza dzieci, którym nie może się przytrafić nic złego. Nienawidziłam, kiedy bawiłam się w piaskowych lejach po wojnie, w których, jak głosiła legenda miejska, ciągle kryły się niewybuchy. Nienawidziłam tych krążących historii. Kolega mojego kolegi, nigdy mój kolega, wrzucił granat do ogniska i urwało mu palec, dłoń, całą rękę. Nienawidziłam mówić na ulicy dzień dobry rodzicom moich koleżanek, przewidywalnym jak ruchy planet, których każdego dnia można było spotkać o tej samej godzinie, w tym samym miejscu i niech będzie pochwalone siostrom zakonnym z miejscowego oddziału Caritasu. Uciekłam, kiedy tylko mogłam. Na studiach traktowałam dom rodziców jak sypianie i zazdrościłam wszystkim, którym przysługiwało miejsce w zapyziałym akademiku na kicu. To byłam ja. Ja siedziałam przez chwilę w tym akademiku. A jak ja ci zazdrościłam, widzisz? A potem złapałam pierwszą pracę i poznałam Marcina mieszkającego w Kawalerce. Do Brwinowa wpadaliśmy czasem w weekendy, częściej kiedy urodziła się Miśka, a jeszcze częściej po śmierci matki. No i tutaj się zatrzymam. No to powiedz trochę o tym Brwinowie, bo tutaj mamy najpierw ten sielankowy obrazik. Prawie się wczuwamy w tę sielskość i anielskość. I nagle zwrot akcji typowy dla Franki i prawda, która wychodzi razem z poczuciem humoru. To jakie są prawdziwe wspomnienia z tego Brwinowa? Faktycznie jeden do jednego? To znaczy, dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że nikt nie ogląda nas z Brwinowa. Mimo wszystko jest to nadal moje rodzinne miasteczko. Wiesz co, i tak i nie, to jest bardzo, wiesz, jak to zwykle w książkach, bierzemy coś, po czym filtrujemy to przez naszą wyobraźnię i wychodzi taki miks wyobraźni i rzeczywistości i akurat w tym wypadku mogę Ci bardzo dokładnie powiedzieć, co jest wyobraźnią, a co rzeczywistością. Nie zawsze to potrafię, teraz potrafię. No więc tak, bardzo kocham Brwinów nadal, bardzo go kochałam, ale prawdą jest, że strasznie mnie irytuje taka zamknięta atmosfera takich miasteczek, bo to nie jest tylko Brwinów, oczywiście to są wszystkie te okoliczne miasteczka też. Ja tam rosłam, proszę Państwa, ja tam rosłam, więc ja to naprawdę znam od podszewki, wracam tam bardzo często, spędzam tam dużo czasu, mam tam nadal znajomych, mam tam nadal rodzinę i nadal jest tak samo. Ja stamtąd uciekłam, rzeczywiście zwiałam dość szybko, natomiast bardzo wiele osób zostało. Myślę, że powodzi im się fantastycznie, bo to rzeczywiście jest piękne miasteczko z duszą, ze starodrzewem, z domami, które nie są takie wypicowane, żeby budziły przestrach, prawda, i taki niepokój, ale nie są też za bardzo zaniedbane. A jak mówię, a te krzaki starodrzew ukrywają różne niedoróbki, więc no jest fantastycznie tam, natomiast ja bym tam nie mogła mieszkać. Nie wytrzymałabym tego właśnie, że wszyscy wszystkich znają i wszyscy mówią sobie dzień dobry. No już teraz nie, bo rzeczywiście to się zmieniło, natomiast kiedy ja byłam małą dziewczynką i chodziłam z moim dziadkiem za rękę, przysięgam ci, że każda spotykana osoba mówiła mojemu dziadkowi dzień dobry. No to jest chore po prostu, naprawdę. Chociaż niektórzy uważają, że to jest piękne. No to spójrzmy prawdzie prosto w oczy, honorowego obywatelstwa Brwinowa, moja droga, już nigdy raczej nie dostaniesz. Teraz już nie, raczej nie. Na szczęście siedzisz bezpiecznie teraz w Wiedniu, więc z bezpiecznej odległości do nas przemawiasz. Na razie cię uspokoję, nikt tutaj się z Brwinowa nie zgłosił. Ale wiesz, będę w Brwinowie w przyszłym tygodniu, nie
wiem, jak to się Nie wiem, skończy, mam ukryć słuchaj. To nagranie teraz, nie wiem, co mam zrobić, słuchaj. Państwo są razem z nami na przykład w Łodzi. Pozdrawiam cię ze Świętokrzyskiego, z Sulejówka, z Pałuk, Nysa jest na pokładzie, Lidz również, Londyn pozdrawia, Lublin, Warszawa, Kabaty. Na pokładzie bardzo się cieszę, że państwo są, ale powiedzmy jeszcze, jaką branżę reprezentuje nasza bohaterka, czyli Franka. Ja tylko powiem, że bardzo lubi niewiernych mężów, ale bardzo dużą sympatią darzy też niewierne żony. Niewierne Z żony, jakich to właśnie. Powodów? Tak. No, Franka jest detektywką i nie wiem, czy toczymy teraz bój o feminatywy, czy też nie tak, toczymy. Bo ja mi gdzieś mignęło u ciebie na Facebooku, że ktoś w ogóle się oburzył, dlaczego ona jest detektywką, a nie detektywem. Ja no, jestem jak najbardziej za detektywką. Tak, tak jest detektywką. Ja jestem, myślę, że ci z państwa, którzy mnie znają bądź zaglądają do mnie na Facebooka, wiedzą doskonale, że jestem wielką wielbicielką feminatywów. Używam ich rzeczywiście, kiedy tylko się da. Uważam, że cudowne są feminatywy, które są trudne, dziwne. Moim ukochanym, czy ukochaną grupą feminatywów są te, które się kończą na INI, czyli gościni, kierowczyni, ponieważ one brzmią jak bogini, nie sądzisz? Gościni Marta Guzowska dzisiaj u państwa w domu. No na przykład. No właśnie, ja jestem dzisiaj twoją gościnią, a ty jesteś moją gospodarzynią w tej sytuacji, jak to rozumiem. Ładne. Chociaż może jesteś, no prawda, ładniejsza niż ładne, gospodarka. Mów do mnie. Gospodarka to chyba jednak jest moja gospodarzyni, mam na ciebie tak. Tak, ale piękne, gospodarzyni. Tak. Gospodarzyni, no właśnie. No więc jak państwo widzą, jest uroda, prawda? Jest uroda tych słów. Ja jestem wielbicielką, uważam, że detektywka fantastycznie brzmi. Franka też jest feministką oczywiście, jak powiedziałam, Franka to ja, więc Franka jest detektywką. Chociaż nazwa zawodu to jest detektyw, więc tutaj kiedy piszemy o nazwie zawodu, używam słowa detektyw, natomiast kiedy piszę o France, pisze, że jest detektywką. Ja też jestem pisarką, chociaż nazwa zawodu to jest pisarz, prawda? To jest, tak to działa, tak to widzę. Więc powiedziałam o tych zdradach. No to co, miałam zdradę, tak. Tak, no oczywiście i o tych zdradach. Skąd ta sympatia do zdradzających mężów i żon? No tak, jak każdy prywatny detektyw, Franka najwięcej zarabiała przed pandemią na zdradach, ponieważ rzeczywiście i to akurat jest fakt, prywatni detektywi głównie z tego żyją. To są największe. No chyba, że ktoś jest detektywem przemysłowym i pracuje dla jakiejś firmy. Natomiast jeżeli jest takim prywatnym, to rzeczywiście najwięcej się zarabia na zdradach. Ale niestety nadeszła pandemia. A pandemia ma to do siebie, że no oczywiście nie jest tak, że wszyscy stali się aniołami nagle, ale dużo trudniej jest zdradzać fizycznie. I nagle się okazało, że Franka no nie może brać pieniędzy za to, że kogoś śledzi, że sporządza jakiś raport, że robi zdjęcia. Jest jej dużo, dużo trudniej. No i stąd wszystkie problemy finansowe Franki, nie tylko stąd, także z tego powodu, że została nagle sama. Ale nie wiem, czy jak dalece mam spoilerować książkę, to ty spoileruj. To jest, to jest twoja decyzja, bo ja zawsze nie chcę brać na siebie tej odpowiedzialności, bo potem będziesz za dużo powiedziała. No to dobra, to ja jeszcze zadam takie pytanie, bo słuchaj, przez przypadek mam tutaj takie książeczki małe, które się świetnie sprawdzają też podczas lektury w trakcie podróży w pociągu. I jak czytałam sobie Złą miłość i czytałam o France Krug, to pomyślałam, że ona jest jakąś daleką kuzynką Lucji Słodkiej, bo to wyszczekanie, taka inteligentna złośliwość, autoironia, takie szybkie, cięte riposty, to też jest coś, co jest, krótko mówiąc, jej nieobce. Więc są jakieś powiązania rodzinne? Może, słuchaj, Lucja Słodka faktycznie się okaże jakąś kuzynką z daleka. Wiesz co, nie mówię nie, nigdy nie mów nie, ale wiesz, one wszystkie są też dalekimi kuzynkami Simony Brenner z Chciwości i z Reguły numer jeden, bo po prostu ja kocham takie postacie kobiece. No kocham wyszczekane, autoironiczne postacie kobiece i też najlepiej mi się chyba rzeczywiście takie pisze, chociaż jak się zdążyłaś zorientować, nie wszystkie takie kobiety w Złej miłości są takie. Bardzo się też staram, żeby te inne kobiety już nie były takie strasznie wyszczekane i nie były takie autoironiczne. Ale o tyle mi to ułatwiało sprawę, że Franka jest narratorką tej książki. To ona opowiada tę historię, to jest jej historia. Więc my siedzimy w jej głowie, no a wszystkich innych obserwujemy jej oczami. Więc trochę to inaczej wygląda. No a co do Lucji, no cóż, no może ja już będę do końca życia pisać takie bohaterki, ale to chyba nie jest najgorsza rzecz, nie? Ja chcę mieć takie kumpelki, ja cały czas poszerzam swoje grono znajomych, bo tak jak państwu mówiłam, pisałam w zapowiedzi, ja już sobie kilka powiedzonek Franki schowałam do kieszeni w stosownych
przypadkach, które się i w moim życiu zdarzają, używam i myślę, że no wtedy to wygląda jak taka szybka cięta riposta, ona już w tej kieszeni jest przygotowana, mogę ją wyjąć i po prostu jak z pistoletu szybko wystrzelić. Pozdrawiamy jeszcze, tutaj mi gdzieś mignęło, pani Ewelina, jakie piękne miejsce w Polsce, Miłoszyce, piękna wieś w okolicach Wrocławia też wita. Koło mnie jest taka maluteńka kawiarnia Miło, więc jak pani będzie z Miłoszyc w Warszawie, to proszę dać znać, to wypijemy kawę. Miłoszyce będą tutaj na Ochocie. Słuchaj, muszę cię zapytać o ten moment, w którym się pojawia pewien mężczyzna. Ja przyznaję, że kiedy ktoś używa wołacza i mówi do mnie Weroniko, to jest to strasznie pretensjonalne. Powiedzmy, kim jest ten mężczyzna, a skoro mowa o wołaczu, to pamiętam takie spotkanie, podczas którego widziałam się i z Marcinem Mellerem, i z Marcinem Szczygłem. I u Marcina Mellera był taki fragment, jakie to jest strasznie pretensjonalne, kiedy jest wołacz. Mariusz Szczygieł w ogóle powiedział, że ktoś, kto używa wołacza, się sam w zasadzie umieszcza poza społeczeństwem, chociaż językowo to jest jak najbardziej poprawne. No i ten bohater też jest irytujący, no. Bawi Ale się tutaj tą formą. Ten wołacz ma bardzo głęboki sens. Ten wołacz zresztą jest wynikiem długiej dyskusji pomiędzy mną a moją przecudowną redaktorką Karoliną Macios, która być może nas słucha, mam nadzieję, która oczywiście, no jak każdy dobry redaktor, jest współautorką w gruncie rzeczy tej książki, ponieważ bardzo, bardzo mi pomogła wyprowadzić ją, zrobić coś, co Stephen King nazywa zapięciem koszuli i wpuszczeniem jej w spodnie. To jest właśnie to, co robi redaktor z książką. Tak, bardzo mi się to podoba. Więc rzeczywiście, i myśmy z Karoliną rozmawiały długo o tym wołaczu, bo początkowo go nie było. Jest to sugestia Karoliny, która powiedziała, słuchaj, niech ten Łukasz, no, już na początku budzi irytację, ale żeby nie było do końca wiadomo czym. Tak, żeby, to działa. Żeby nie było nic konkretnego. Niech to się dzieje gdzieś w podświadomości czytelnika. Ja uznałam, że to jest absolutnie genialny pomysł. Franka nie używa wołaczy. Nikt tam nie używa wołaczy, oprócz ojca Franki, ale ojciec Franki jest dżentelmenem starej daty, więc on funkcjonuje inaczej językowo. Natomiast Łukasz, który jest w wieku Franki, no bo chodzili razem do szkoły, jest 2 lata chyba od niej starszy, z tego co pamiętam, miał budzić właśnie dziwny niepokój, dziwną irytację, no ale jakby właśnie w taki mało konkretny sposób. No i bardzo się cieszę, że to się udało, z tego co mówisz, się udało. Tak, tak. A Karolina Macios to też oprócz tego, że redaktorka, to również pisarka, o czym też warto tak wspomnieć. Jest, słuchaj, oczywiście. Bardzo się cieszę, że panowie są tutaj za nami. Piotrek z Londynu właśnie napisał Boginie. Cudowny argument za użyciem feminatywów. Piątka, Piotrek, teraz już w twoją stronę. To powiedzmy tyle, ile możemy o Łukaszu. Wiemy już, że bywa momentami irytujący, no bo pojawiają się te, chciałam powiedzieć feminatywy, ale nie, pojawia się wołacz. Ale ile możemy, chyba możemy powiedzieć, że to jest dawna miłość licealna i to jednak jest zawsze taki miły moment, kiedy spotykasz kogoś, z kim możesz porozmawiać o sprawach, kiedy ty sama byłaś trochę inna, więc ta miłość licealna też jest taka mocno wiążąca chyba i ten taki poziom emocji, który się z tym wiąże. Tak, to w ogóle jest, znaczy Łukasz funkcjonuje na dwóch płaszczyznach, bo rzeczywiście z jednej strony funkcjonuje jako ta dawna miłość, jako człowiek, z którym Franka no, do końca życia będzie miała bardzo dużo wspólnego, bo tak to działa, prawda? A ona nie dość, że wróciła na stare śmieci, nie dość, że musi walczyć sama z bytem, no to jeszcze właśnie walczy też z tym poczuciem obcości, że tutaj wszyscy się znają w tym miasteczku, ona stamtąd wyszła i ten Łukasz daje jej takie poczucie, że może ona jednak gdzieś przynależy, gdzieś jedną nogą przynajmniej przynależy. Natomiast Łukasz funkcjonuje też jako człowiek potężny, ponieważ Łukasz jest magnatem finansowym, on w międzyczasie się po prostu dorobił, podczas gdy Franka dobrze się bawiła i bawiła się w detektywkę, no bo powiedzmy sobie szczerze, trochę tak wyglądało, miała udany związek, wychowywała córkę, Łukasz zarabiał pieniądze i Łukasz 20 lat później jest bardzo potężnym finansowo człowiekiem, co też jakby zmienia trochę optykę, bo Franka oczywiście z jednej strony wie, że to jest ten stary Łukasz, z którym naprawdę, no, w którym była zakochana, z którym miała dużo wspólnego, z którym się też zawsze lubili, a z drugiej strony jest to obcy człowiek jednak, prawda? On funkcjonuje teraz zupełnie inaczej niż Franka. Łukasz też jest byłym mężem gwiazdy filmowej, czy gwiazdki filmowej, właściwie od której się zaczyna akcja, od której śmierci się zaczyna, Soni Marchlewskiej, która ginie w wypadku samochodowym i policja podejrzewa, że to Łukasz, a Łukasz bardzo chce się oczyścić z tych podejrzeń, no jak policja zawsze podejrzewa najpierw męża, prawda? A ponieważ ma pieniędzy jak lodu, a nawet jeszcze więcej, więc idzie do Franki, mówi, Franka, ja mam do ciebie zaufanie, jesteś osobą, której ufam, pomóż mi, proszę.
I mówi to ładnie, nie mówi tego, dam ci dużo kasy. Ona oczywiście tam dochodzi do kasy, Francji są te pieniądze potrzebne. Ale Łukasz mówi to ładnie, mówi o zaufaniu. Mówi o tym, że ona jest właśnie tą osobą z przeszłości. I on wie, że ona tego nie wykorzysta. No i tym sobie bardzo zdobywa Frankę, ponownie zdobywa, jeśli można tak powiedzieć. Ponieważ Stop, już nie mów więcej. Muszę cię pilnować, ale bardzo podoba mi się ten fragment z pieniędzmi, bo zawsze mi się w takich momentach odpala Andrzej Poniedzielski. Pieniądze szczęścia nie dają, pauza, tak do 15 zł. I tego się też w życiu trzymam. Słuchaj, to pogadajmy jeszcze trochę o Francie, bo ja myślę, że ona będzie bliska wielu kobietom. Bo akcja w tej twojej książce, ona po prostu pędzi. Ja mam wrażenie, że ona tak pędzi jak nasz codzienny kołowrotek, gdzie próbujemy w ogóle ogarnąć rzeczywistość. To jest taka codzienna walka o przetrwanie. I ja mam wrażenie, że ona ma fantastyczną intuicję, ale jednocześnie nie ma czasu tej intuicji posłuchać, bo cały czas ją coś wzywa. Jakbyś to rozwinęła, czy nie wiem, ja tutaj mogę, wiesz, przeczuwać pewne rzeczy, ale ja ją naprawdę widzę jaką taką kumpelę, z którą bym się na przykład w Wiedniu, wiesz, umówiła gdzieś na kawę. No sama bym się z nią chętnie umówiła, powiem ci szczerze. To jest mój problem, wiesz, że ja mam fantastyczne postacie literackie, a potem ich brak, więc muszę siadać do pisania drugiego tomu, już naprawdę muszę, żeby ta Franka znowu wróciła do mojego życia. Natomiast Franka, no Franka robi to, co robimy my wszystkie, które, wiesz, no nie każdy ma dziecko, nie każdy ma starszych rodziców, ale każdy ma jakieś sprawy, które go obciążają. Franka znalazła się trochę między młotem a kowadłem, a właściwie między trzema ciężkimi instrumentami, ponieważ z jednej strony ma zbuntowaną nastolatkę w domu, a jeszcze dzieje się to w czasie pandemii, więc ta nastolatka rzeczywiście cierpi. Cierpi z powodu tego, że musiała się przenieść do zapyziałego miasteczka, że musi mieszkać w jednym domu z dziadkiem, że musi, że matki nie stać na nowe ciuchy, prawda, że w ogóle nie ma nawet gdzie pójść w tych nowych ciuchach, nawet gdyby je dostała. Jak to nastolatka? Z drugiej strony jest ojciec Franki, który jest sympatyczny. Czy państwo słyszą Martę? Czy Marta mi zginęła? Czy jest słyszalna? Ja poproszę teraz o sygnał tutaj od państwa, bo nie wiem, czy do tak zwanego zawieszenia doszło tylko po jednej stronie, czy wszystko jest ok. Więc poproszę o odzew z państwa strony, co nam się tutaj wydarzyło. Ale obawiam się, że to jest... O, zaginęłaś, słuchaj, moja droga. Marta nam zniknęła, ale to znaczy, że Marta za chwilę wróci, bo chyba sama musiała zauważyć, że coś tutaj nam zacina na łączach. Ale z takim doświadczeniem, jakie ma przy tworzeniu postaci Franki, ona powiedziała przed chwilą sama, że jest trochę jak Franka Kruk, a Franka Kruk radzi sobie absolutnie w każdej sytuacji, więc ja mimo tego, że wewnętrznie teraz cała drże, mam spokój, że ona wróci. No i proszę. Tak, powiedziałam proszę. Właśnie Marta, wiesz co powiedziałam? Cała drżąc w środku, tutaj przed państwem trochę udawałam, że jestem absolutnie spokojna. Powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że jesteś jak Franka Kruk. A Franka Kruk poradzi sobie w każdej sytuacji. Powiedziałam, że wrócisz, więc wracasz. Możemy wrócić do przerwanego wątku. Byłaś na tym etapie, kiedy przynajmniej u mnie urwała się ta opowieść w momencie, kiedy ta nastoletnia córka jest mocno sfrustrowana. Pandemia, konieczność mieszkania z dziadkiem, brak pieniędzy na ubrania, które są przecież ważnym wyznacznikiem prestiżu w szkole. No taka jest rzeczywistość. Co dalej? No dalej jest ojciec Franki, który jest, to powiedziałam, ale chyba w tym momencie ucięło, jest, ja go bardzo lubię, jest moją ulubioną postacią, no ale co tu dużo mówić, jest upierdliwym starszym panem. Jest panem, który strzela focha, kiedy Franka mu zapomina kupić krzyżówkę, a Franka mu zapomina kupić krzyżówkę, ponieważ jest zaganiana i naprawdę krzyżówka jest na ostatnim miejscu rzeczy, o których chciałaby pamiętać. A jest zaganiana, bo musi utrzymać dom, ojca, psa i córkę, więc ona tak naprawdę walczy o przetrwanie. Walczy o przetrwanie, ale też walczy trochę o siebie, ponieważ ona się strasznie uwikłała w to wszystko. I to jest moim zdaniem takie coś, z czym każda kobieta, myślę szczególnie kobieta, może się zidentyfikować, bez względu na to, czy ma dzieci, czy nie ma, czy ma ojca akurat starszego, czy nie ma, czy mieszka w starym domu, czy nie, że uwikłują nas tysiące drobnych spraw, które zajmują cały nasz czas. I w momencie, kiedy chcemy zrobić coś ekstra, ja na przykład pisać książkę, ty Weronika, nie wiem jaki masz projekt w tej chwili, to musimy, nie wiem, wygospodarować sobie jakby drugą równoległą dobę.
Albo powiedzieć, wszyscy wynocha, ja teraz pracuję. Oczywiście wtedy rodzina strzela focha, prawda? I to jest dokładnie to, co się dzieje w domu Franki. Ona mówi, wszyscy wynocha, ja teraz pracuję, przecież muszę was utrzymać. No to oni się wszyscy obrażają wtedy, tak? Ale wiesz, co mi się przypomniało? Tak wygląda normalne życie. Ostatnio właśnie rozmawiałam z jedną z koleżanek też z naszego świata książkowego, która powiedziała mi, że ona siedzi już czasami nad komputerem i unika kontaktu wzrokowego, żeby mąż o coś nie zapytał, bo wtedy jej przerwie i to jeszcze będzie dłużej trwać, więc mówi, że to jest tak jak twoi bohaterowie, czyli Franka się gdzieś odwraca, ona nawet nie ma tak naprawdę miejsca, w którym może w spokoju pracować i kiedy jest nad tym komputerem, czuje poczucie winy, bo nie jest z rodziną, ale jednocześnie kiedy jest z rodziną, to ma poczucie winy, że nie pracuje i to jest codzienność chyba wszystkich, no. To jest codzienność chyba wszystkich. No i teraz przesuwamy się do wątku kynologicznego, ponieważ Franka, podobnie jak ja, mówi do swojego psa, czy też może nie mówi, nie pada to być może w książce, ale Franka to czuje, to mogę Państwa zapewnić, mówi, ty jedna nic ode mnie nie chcesz, ty jedna mnie rozumiesz, ty jedna mnie naprawdę kochasz i ja ciebie kocham najbardziej. No i tak to jest właśnie, że więź z psem jest taką cudowną więzią, kiedy ten pies patrzy nam tylko w oczy, uderza ogonem o podłogę i ten ogon mówi kocham cię, kocham cię, kocham cię, po prostu. I chociaż czasem też, wiesz, wyjścia takie wymuszone na siku albo inne atrakcje też wypadają w momentach, kiedy jesteś w tak zwanym ciągu pisania, no ale są sprawy ważniejsze. Oczywiście, poza tym trudno dyskutować z kimś, komu się chce siku, prawda? To prawda, jakby... w ogóle to było niestosowne z mojej strony, ale właśnie o Lolę, bo to jest bohaterka czworonożna, sierściuchowa, chciałam cię zapytać. Ona się oczywiście perfekcyjnie zawija w pracelek, w momencie, kiedy nasza Franka wyprasuje sobie spodnie i one czekają na wyjście, to wiadomo, że piesek akurat tam się ułoży. Nawet powiem ci, że tak pisze, że ja wręcz słyszę dźwięk tego wiklinowego koszyczka, w którym ona się układa. No to odpowiedzmy szczerze, ile z Loli można znaleźć w twojej Lucynce i w ogóle krótką historię, jak Lucynka się u ciebie znalazła i czy ona w ogóle wie, że jest inspiracją. Przegadałaś to z nią na spacerze? Słuchaj, nie, ja z Lucynką takich tematów nie poruszam, ponieważ Lucynka jest prostym psem. Nie, światowe życie nie jest. Psicą jest, trzymajmy się feminatywów tutaj. Psicą, tak, przepraszam bardzo, jest prostą psicą. Natomiast chciałam powiedzieć, że Lucyna jest nieustanną inspiracją. To jest po prostu pies chodząca inspiracja. I muszę tu Państwu zdradzić, że moja przyjaciółka, która jednocześnie jest moją redaktorką, ale inna, nie Karolina Macios, tylko Jasia Weiss z naszej księgarni, powiedziała mi ostatnio, wiesz, od kiedy masz tego psa, to wszystkie twoje książki są studium behawioralnym zachowań psów. Po prostu wszystkie. W każdej jest pies i w każdej są jakieś jego zachowania. Ja mówię, no co chcesz po prostu, to jest moja wielka miłość. Ja nie jestem w stanie przestać o niej pisać. Ale rzeczywiście Lucyna i Lola są do siebie podobne, nawet imię jest w pewien sposób podobne. I Lucyna jest dla mnie takim samym pokrzepieniem jak Lola dla Franki, że Franka oczywiście się irytuje, jak Lola jej się ułoży na uprasowanych spodniach, bo któż by się nie zirytował, ale Franka bierze tą Lolę ze sobą wszędzie, ona jej potrzebuje, ona potrzebuje jej towarzystwa, ona zwraca uwagę, co ten pies robi, ten pies ją relaksuje. I to jest dokładnie to, co robi Lucyna, kiedy mam ciężkie dni, a Lucek patrzy i mówi, idziemy do parku, no to idziemy, prawda, i spędzamy cudowną godzinę w parku, bo to jest nasza godzina. Tak, powiem ci, że wczoraj byłam bardzo dumna z siebie, bo przesunęły się jakieś spotkania, miałam mieć bardzo poważną rozmowę z bardzo poważnym człowiekiem i z niczyjej wili się to przesunęło, więc może tam godzinę czy półtorej później, ale znalazłam sobie w końcu taką, normalnie bym się zgodziła i bym potem marudziła, że półtorej godziny w ogóle mi tu się całe domino posypało, ale pomyślałam, hej, ja obiecałam mojej psicy, że my pójdziemy na spacer, powiedziałam, nie, przepraszam, ale półtorej godziny później ja nie mogę. I stwierdziłam, jakie to jest fajne pójść w ogóle, że mój pies jest równie ważny, a przede wszystkim jest ważniejszy niż jakieś zawodowe sprawy, więc polecam Państwu. Słuchaj, przepraszam Cię, ale ja umawiam wszystkie spotkania poranne, te zoomowe, do 12.30. 12.30 jest absolutną granicą, kiedy my musimy wyjść. I nie ma przebacz, prawda? Zresztą jakby mój pies ma wbudowany zegar atomowy, w związku z powyższym nie da się nawet porozmawiać. Drodzy Państwo, proszę zapamiętać, do 12.30 proszę dzwonić z różnymi sprawami, a potem co najmniej półtorej godziny albo spokojnie po 14. Dla Pani Marty. Tak. No to tu już jest konkret. Słuchaj, to porozmawiajmy trochę o tym momencie, w którym pojawiają się też takie, bardzo Ci chciałam podziękować za zdania takie przyrodnicze. Oczywiście to nie są opisy przyrody, ale na przykład dzisiejszy dzień bardzo pasował do tego, co napisałaś. Z jednej strony mrzawka zmiękczała kontury świata, ale bardzo lubię też takie zdanie, że jesienią słońce wygląda, jakby się wahało. Czy wstać,
czy wrócić do łóżka. I dzisiaj był taki dzień, że przez chwilę było, potem znikało, więc zastanawiam się, jak ty robisz sobie takie właśnie krótkie wrzutki i jak to jest z tym twoim zanurzeniem, z tym światem przyrody. Teraz powiedziałeś, że jest trochę wymuszony przez Lucynę, ale tak na co dzień to masz czas w ogóle zobaczyć, że się właśnie zmienia kolor liści, czy to jest takie siedzenie przy komputerze i pisanie? Wiesz co, Lucyna jest, no jak mówiłam, moją nieustającą inspiracją, ponieważ Lucyna pojawiła się w moim domu, kiedy okazało się, że moje dzieci już absolutnie są samodzielne w poruszaniu się po mieście i ja nie mam pretekstu, żeby wyjść z domu. No bo wiesz, mąż robi zakupy, dzieci chodzą samopas, nie trzeba je odprowadzać ani przyprowadzać ze szkoły i nagle się okazuje, że ja nie muszę wychodzić. Wiesz, że komputer i ja właściwie jest cudownie. Ja się tego przeraziłam, a ponieważ jestem leniem, wiem doskonale, że no, tak sama z siebie na spacer, no bez przesady, prawda? Jeszcze do sklepu po dziecko, no to jest jakaś konkretna misja, ale żeby tak na spacer. No i powiedziałam pies, po prostu pies jest ratunkiem. I rzeczywiście Lucyna dała mi, a dała mi to już 2,5 roku temu, coś wspaniałego w prezencie. Mianowicie ja zawsze byłam osobą, która nienawidzi zimę. Hej, jesteś? Czy przepraszam, bo tak zatrzymałaś się nieruchomo, myślałam, że znowu się urwało. Jestem. Okej, mrugaj. Zawsze byłam osobą, która nienawidzi zimy, natomiast dzięki Lucynie, dzięki temu, że codziennie chodzimy na spacer do lasu, ponieważ mieszkamy przy samym lesie, nagle się przekonałam, że wszystkie pory roku są wspaniałe. Że to jest kwestia oczywiście, żeby mieć dobre buty i ciepłe ubranie i czapkę obowiązkowo, natomiast rzeczywiście łażenie z tym psem, takie łażenie po krzakach, bo my tak sobie łazimy właśnie po krzakach, na pszczoła i tak dalej, jest fantastyczne o każdej porze roku. No to jest prezent od Lucyny, ja bym sama na to nie wpadła chyba. Więc tak, mam czas. Jeszcze w ramach anegdotki właśnie, jak to historie, które mi się przytrafiają, przerabiamy na anegdoty. Mianowicie na wiosnę tego roku, no już tak było szaro i zobaczyłam pierwszy kwiatek. Pierwszy kwiatek. No, podjarałam się tym strasznie. Postanowiłam go sfotografować i właśnie kiedy przymierzałam się, ustawiałam sobie aparat, co zrobiła Lucynka, wskoczyła przed nimi łapami na ten kwiatek i on po prostu przestał istnieć w tym momencie. Więc Lucyna jest takim psem zen, który sprowadza wszystko do właściwych proporcji. Że nieważny jest kwiatek na Instagramie, ważna jest ona po prostu. Ale mnie też zawsze zachwyca, że one przez całe życie mają jedno futerko, dziewczyny, myślę też od razu o swojej ładce, zawsze są gotowe i po prostu wystarczy sekunda. Mnie zawsze zachwyca radość każdego dnia właśnie, niezależnie od tego, czy pada, czy wieje, czy leje, czy jest piękne słońce. No, nie przesadzaj, Lucyna jak leje, to tak wiesz, wącha i może jednak nie. Ale poza słuchaj, tym jest okej. Pojawiły się już pytania od Państwa, więc od razu Państwa tutaj wprowadzam do tej przestrzeni i bardzo się cieszę, że siedzimy razem i Pan Piotr się właśnie teraz dosiadł. Pan Piotr pisze tak, intryguje mnie tytuł, czy miłość może być zła? Jeśli jest zła, to już chyba nie jest miłością. No i jak teraz wybrniesz, żeby za dużo nie powiedzieć? No więc Panie Piotrze i Szanowni Państwo, właśnie o to chodzi w tej książce. Ja rzeczywiście niewiele więcej powiem, ale dokładnie o to chodzi. Co się dzieje, kiedy miłość przekracza pewną granicę? Co się dzieje, kiedy my za bardzo pragniemy miłości? Pragniemy jej tak bardzo, że tracimy rozsądek? Co się dzieje, kiedy miłość nas ogłupia, zamiast nam dawać siłę? A przecież to nie jest takie rzadkie wcale. To się dzieje, prawda? Każdy z nas, myślę, każdy z nas przynajmniej w pewnym wieku doświadczył tego przynajmniej raz w życiu, że miłość niekoniecznie zawsze dawała tę pozytywną siłę. Czasami nas osłabiała. Co się wtedy dzieje? Więc właśnie o tym jest cała ta książka. O miłości, która no nie jest tą dobrą, fajną, potężną miłością, tylko jest złą miłością, ale są też w tej książce fajne miłości, ponieważ ja bardzo lubię mieć zawsze coś w książce na kilku płaszczyznach. No i oczywiście mamy miłość romantyczną pomiędzy Franką, a tutaj nie będę zdradzać kim, ale mamy też byłego męża Franki, który już nie żyje, ale Franka cały czas o nim myśli. Mamy relację z córką, która też jest miłością. Mamy miłość do ojca, mamy miłość do tego zwierzaka, który przecież też tam łazi. No i wreszcie mamy relację Franki z Marleną. Ja nie chcę o tym mówić nic więcej, dlatego że to jest wątek, mam nadzieję, który Państwa zaskoczy, a on się jeszcze rozwinie w następnych tomach. Nie nazwałabym go miłością, ale jest to też relacja trudna. Dziwna, trudna i jak mówię, jeszcze rozwojowa do tego, bo będzie więcej o nich w kolejnym tomie.
Chciałam pani pogratulować, jak profesjonalnie się pani gryzie w język, a jednocześnie sporo mówi. Pozdrawia nas Marcel Woźniak z trasy. Pozdrowienia, Marcel. Z Marcelem rozmawialiśmy oczywiście o Tyrmandzie. Ciekawa jestem swoją drogą, gdzie siedzimy w samochodzie, w którą stronę razem zmierzamy. Daj znać, Marcel. Tak jak mówiłam, tutaj te zabawne momenty mieszają się z takimi bardzo poruszającymi. Dziękuję ci, Marta, za ten wątek dotyczący lęku przed starością na przykład własnego rodzica, bo to jest coś, co myślę, że wiele osób odczuwa, ale bardzo niewiele osób o tym mówi wprost. A ja wręcz poczułam, wiesz co, taki zwierzęczy czasami instynkt, że czasami chce się uciec, żeby pewnych rzeczy nie widzieć, żeby nawet nie myśleć, co będzie na przykład za 10-15 lat, bo nie chcesz sobie nawet wyobrazić rzeczywistości bez rodzica. Zawsze chcesz być dzieckiem, zawsze chcesz mieć do kogo zadzwonić. Od początku wiedziałaś, że te trudne tematy, że ty nie przemkniesz nad nimi, tylko one będą tak pojawiać się i znikać w tej książce. One cały czas będą obecne. Tak, no wiesz, to właśnie to są te różne miłości w tej książce. Te akurat nie są tak bardzo złe, natomiast one są trudne, tak jak powiedziałaś. Ale ja myślę, że dla mnie pisanie jest szczerością. Dla mnie pisanie jest zadaniem sobie pytania, o co tu naprawdę chodzi w tej historii? Czy to jest tylko taka bla, bla, bla historia po wierzchu, kryminałek, wiesz, jakaś zagadka? Oczywiście można też tak pisać, można się świetnie bawić to czytając. Natomiast kiedy już rzeczywiście mówimy sobie, piszemy poważną powieść, poważny kryminał, to dla mnie to jest pytanie, co tak naprawdę może trapić taką kobietę jak Franka? Co to jest? No i potem, kiedy już to nazwiemy, to tylko trzeba w to wejść. Zresztą dla mnie takim samym, być może nawet ważniejszym, ponieważ sama mam córkę, trochę młodszą niż córka Franki, ale tutaj wiesz, po prostu wyobraźnię. Córka Franki ma lat 15, to Michalina od razu, mówię o tej książkowej. Tak, a moja córka ma lat 11 i ja po prostu wyobraziłam sobie taką apokalipsę, czyli wyobraziłam sobie tę moją córkę za lat właśnie 4 czy 5. I ten wątek jest bardzo trudny, ponieważ moim zdaniem to, co się wydarza córce Franki, ja nie chcę tu też Państwu spoilerować, jest bardzo prawdopodobne, to jest bardzo możliwe. I też ja czytałam bardzo różne recenzje tego wątku i tutaj recenzentki, ponieważ to głównie są kobiety, miały bardzo różne zdanie. Po biedna ta Franka, od gdzie byli rodzice właśnie, czyli czemu Franka nie potrafi się zająć mocniej córką i jakby pomóc jej sobie poradzić. No Franka nie potrafi z powodów, o których już mówiliśmy. Franka jest w żałobie po mężu. Franka boryka się z rzeczywistością. Franka nie chce być tam, gdzie jest. I Franka ma za mało energii życiowej, żeby jeszcze stanąć twarzą w twarz i powiedzieć, córko, no zajmę się tobą, prawda? Zwłaszcza, że jest to 15-latka, która powie, mama, odwal się w tym momencie, prawda? Więc dla mnie ta historia z córką Franki jest bardzo prawdopodobną historią. Jest dość przerażającą, ale wcale nie fantastyczną historią. Posiadamy, Marta, dar bilokacji, na Malcie jesteśmy, a w tej trasie z Marcelem Woźniakiem to jedziemy z Torunia do Słupska. Więc rozsiądź się wygodnie na kanapie, jedziemy razem. Wiesz, ale bardzo Marcel, uważaj, podoba... proszę cię, na trasie, bo wiesz, tak cię zagadamy. Uważaj, dobrze? Jedź ostrożnie. O. Bardzo, bardzo słuszna uwaga. To ja teraz jeszcze, wiesz co, odwołam się do tego momentu związanego z ojcem, bo tam też Franka próbuje sobie jakoś radzić z tym poczuciem humoru, ale wiesz co, w tym fragmencie, który za chwilę Państwu zacytuję, teraz to poczułam, jest też pokazanie, że takie uczucie jak miłość, przywiązanie, bliskość, one nie wykluczają frustracji, złości na to w ogóle, jak ten świat jest urządzony, że się po jakimś czasie trzeba z kimś pożegnać, że się pojawiają choroby, które zabierają komuś pamięć. I ta mieszanka, z którą my się na co dzień spotykamy w życiu, no jest taka, że czasami ci się nie mieści w głowie, że z jednej strony to życie potrafi być tak oszałamiająco piękne, a z drugiej strony tak okrutne. I masz taki fragment. Nienawidziłam tych chwil, kiedy przypominał mi, że jest już starym człowiekiem, który niedługo umrze. A zanim umrze, straci pamięć, nie będzie wiedział, jak nazywa się jego córka, wnuczka czy nawet pies, którego tak lubi. Nie będzie wiedział, kim są ci obcy ludzie w jego domu, ani czy to na pewno jest jego dom. I myślę, że w tym fragmencie naprawdę też sporo osób się odnajdzie. Zatrzymam się teraz przy takim wątku, kiedy tak naprawdę sama Franka definiuje swoją robotę i mówi coś takiego. Znaczna część mojej pracy polega na tym, że odgaduję, co myślą ludzie, co nimi kieruje, czego pragną i czego się boją, a także dlaczego robią to, co robią, a nie coś przeciwnego. Jestem w tym dobra. Mam dużo empatii, kilka lat doświadczenia i sporo wiem. Zazwyczaj potrafię rozszyfrować klienta w ciągu pół godziny, bo tyle mniej więcej trwa pierwsza rozmowa. Nie mylę się częściej niż raz na 100 przypadków. Jak sobie to czytam, to pomyślałam, że w sumie zawód detektywa i
pisarki, detektywki i pisarki, sporo łączy. Sporo łączy. Widzisz, znów to jest też, to wszystko, ja bardzo się cieszę, że to ci się podoba, ale musisz wiedzieć, że to jest też taki, przy pisaniu jest zawsze taki moment, kiedy nagle zaczynają się układać zdania. I akurat to czułaś taki fragment, bo pisanie to jest w ogóle ciężka orka, to państwo już pewnie słyszeli wiele razy. I zazwyczaj jest tak, że człowiek siedzi, pisze zdanie, ono jest do kitu, wywala je, poprawia, no w końcu z tego wychodzi fajny tekst, ale to długo trwa. Ale są takie cudowne momenty, rzadkie, ale cudowne, kiedy wpada się w taki flow i pisanie rzeczywiście pisze się samo, to znaczy tekst się pisze sam, trzeba tylko odpowiednio szybko stukać w klawiaturę. I to, co napisałam o tej detektywce, jest jednym z takich właśnie bardzo rzadkich fragmentów, kiedy pisałam we flow. I naprawdę ja nie wiem, skąd się pojawiły te zdania. One się po prostu pojawiły, zabrzmiały fajnie, uznałam, że brzmią naprawdę nieźle, że to wszystko pasuje. Ale wiesz, ten flow to jest takie, masz uczucie, że jesteś podłączona do jakąś taką wtyczką, wiesz, do jakiegoś innego źródła energii. Ja do końca nie wiem, czym jest to źródło energii. Myślę, że każdy pisarz w gruncie rzeczy z tym się spotyka czasami i to jest właśnie to, co się nazywa muzą. Dla początkujących pisarzy od razu rada, nie liczcie na to. Pisanie to naprawdę jest krew, pot i łzy. No ale czasami są takie cudowne momenty nagrody. I potem się zastanawiasz, o rany, to ja napisałam, jak to jest w ogóle możliwe, nie? Powiedziałaś o tym, o tej męce, którą czasami bywa pisanie, i odpaliło mi się takie zdanie, które wypowiedziała kiedyś Ewa Winnicka, że pisanie to jest bardzo trudny związek tyłka z krzesłem, i uważam, że jest to zdanie bardzo prawdziwe. Franka też ma taką świetną metodę, że ona czasami pomilczy, czasami poczekasz, ktoś zacznie o sobie opowiadać i wypowiada też takie zdanie, które jest prawdziwe w 100%. Każdy lubi mówić o sobie. Jeszcze nie spotkałam wyjątku, który potwierdzałby regułę. Niech się pojawi jeszcze w tej historii, przez chwilę nie możesz za dużo mówić, ale Jan Zagórski, policjant. Słuchaj, to jest trochę inny, ale uważam, że wyszedł bardzo fajny. To jest kochanek Franki. Myślę, że tyle możemy o nim powiedzieć, ponieważ Marta, ja nie wiem, czy to powinno paść, no ale dobra. No. Nie, powinno paść, bo oni bardzo szybko zostają kochankami. Natomiast jest to taki facet, jakiego Franka powinna mieć. Ponieważ on jej daje dużo radości. Natomiast Franka go nie kocha. Jest dużo młodszy. Jest dużo młodszy, leci na Frankę. Tak, nie jest przesadnie skomplikowany. Jest, naprawdę daje France radość. A tak naprawdę radość jest, kurczę, strasznie ważna. Franka ma mało radości w życiu. Ale Franka go nie chce, ponieważ Franka go nie kocha. I tu znów wkraczamy w miłość. Franka chce kochać. Nie wystarczy jej fantastyczny seks z fajnym facetem, który jest inteligentny, nieskomplikowany i dobry w łóżku. Jej jest potrzebna miłość. No i to jest problem Franki, to jest problem wielu osób. Trochę się, wiesz, zastanawiam na tym nieskomplikowany i inteligentny. Czy to się da połączyć? Ależ oczywiście, że tak. On jest świetnym detektywem. On jest policjantem, on jest świetnym detektywem, jest świetny w swoim fachu, ale jednocześnie, wiesz, nie jest takim facetem, który będzie dzielił włos na czworo, nie przekomplikuje rzeczy, jak nie wiem, czy pamiętasz opis ich pierwszej randki. On kupił dobre białe wino, po prostu posprzątał mieszkanie i się wykąpał. No i cóż, prawda, czegoż można chcieć więcej, nie? To, potem teraz uprawiali fantastyczny seks. Już nie opowiadaj, bo za chwilę, wiesz, będziemy konkurencją dla literatury erotycznej w Polsce, a tutaj, wiesz, nie wiem, czy doskoczymy. Więc zostawię Państwu te doznania erotyczne, żebyście je poznali podczas lektury, ale chciałam Państwu też sprzedać bardzo cenną radę od Franki i zaraz zobaczymy, czy sama Marta Guzowska się do tej rady stosuje. W pewnym momencie dostaję zlecenie, zresztą już tutaj powiedziałaś, że od swojej byłej miłości licealnej, i kiedy słyszę pytanie, czy udało jej się już coś dowiedzieć, w głowie ma coś takiego. Jeśli praca prywatnego detektywa ma w ogóle jakieś zasady, to jednej należy przestrzegać z żelazną konsekwencją. Nie wolno się za bardzo śpieszyć. Klient nigdy, przenigdy nie może mieć wrażenia, że coś da się zrobić szybciej niż powiedziałaś. Jak mówisz tydzień, nie dzwoń z raportem po 4 dniach. To więcej niż brak profesjonalizmu. To strzał w stopę. I powiem ci, że ja sobie zapamiętam, w ogóle wydrukuję to na ścianie, bo faktycznie ile razy człowiek pokazuje, że można szybciej, to potem dostaje
szybciej, więcej, mocniej i potem jest po prostu nieżywy. Moja Więc droga, jak jest z tobą? Z żelazną konsekwencją przestrzegam tej zasady, ale strasznie mnie bawi, że to mówisz, ponieważ właśnie wczoraj rozmawiałam z moją przyjaciółką i redaktorką Joasią Weiss, która, jak mówię, jest jednocześnie moją przyjaciółką i redaktorką, co są takie momenty, kiedy nam właśnie zahaczają te dwie funkcje w życiu. I Joasia mówi, no tam umawiałyśmy się na termin oddania nowej książki dla dzieci. Ja mówię, Joasiu, przecież wiesz o tym dobrze, że ja ci tej książki wcześniej nie oddam, bo to jest brak profesjonalizmu z mojej strony. Ona mówi, no tak, ja wiem. No bo po prostu nie mogę, jak powiedziałam, w połowie grudnia, to nie mogę oddać na początku grudnia, prawda? No o co chodzi? Jeszcze by pomyśleli, że dam radę napisać szybko właśnie następną książkę, tak? Ale to ustalmy precyzyjnie jedną rzecz, czyli wiemy, że nie dostarczasz wcześniej niż się umówiłaś, ale czy jesteś na przykład mistrzynią przesuwania deadline'ów, bo znam też w środowisku pisarskim takie osoby, które twierdzą, że nie ma takiego deadline'u, którego nie dałoby się przesunąć, więc jak jest z tobą? Wiesz co, niestety ostatnio stałam się mistrzynią przesuwania deadline'u, miałam bardzo trudne i skomplikowane lato tego roku okazało się, że zawaliłam wszystkie deadline'y, wszystkie możliwe deadline'y i to był pierwszy raz w moim życiu, bo zawsze byłam jednak dość skrupulatna i no tam, jeżeli przesuwałam to o tydzień czy dwa, albo uprzedzałam wydawcę pół roku wcześniej, no więc trudno to nazwać przesunięciem deadline'u w tym momencie. Natomiast rzeczywiście okazało się, ku mojej wielkiej radości, ponieważ ja się zawsze bałam takich sytuacji, no już taka porządna panienka, wiesz, że wszystko musi być akuratnie. Okazało się, że jeżeli się powie ludziom, słuchajcie, miałam bardzo ciężki okres w życiu, naprawdę bardzo mi przykro, ale chciałabym przesunąć ten deadline, wszyscy mówią, ale rzeczywiście nie ma najmniejszego problemu. I to jest fantastyczne. To jest moim zdaniem ta solidarność, która być może nauczyła nas trochę pandemia, jeżeli mówisz, kurczę, ludzie, słuchajcie, mam ciężki moment w życiu, naprawdę potrzebuję waszej pomocy. Oni mówią, oczywiście. Pomożemy ci, kochana, powiedz, co możemy zrobić, przesunąć deadline, przesuniemy, dogadamy się. To jest świetne, bardzo mi się to podobało, nie zachęcam i szanowni państwo redaktorzy, jeżeli mnie słuchacie, ja nie będę tego robić zawsze, ale rzeczywiście nadszedł taki moment, kiedy się okazało, że nie dam rady, trochę jak Franka właśnie. I bardzo uspokajające jest to, że świat się nie zawalił od tego. To prawda, mówisz teraz o takich wspierających osobach, a Franka z kolei czasami miewa też takie sytuacje i myślę, że każdy z Państwa też je zna, kiedy słyszymy tylko takie zdania rzucane, no tak, żeby wybrzmiały, czy jakoś ci można pomóc i gdzieś już ktoś idzie w ogóle dalej, ty w ogóle otwierasz usta i już nie masz do kogo mówić, więc ona się nauczyła odpowiadać, że tak, możesz mi uciąć głowę, żebym nie musiała, czy mogła przestać myśleć, o tak, więc to sobie też zdanie schowałam do kieszeni. Zatrzymajmy się jeszcze przy jednej z wielu ról Franki, bo to ja myślę, że jest jej utrapienie, że tutaj detektywka prywatna, tutaj kochanka, tutaj córka, tutaj matka. Powiedzmy trochę o Michalinie, o nastoletniej córce, o tych ich relacjach, no i zastanawiam się, czy za kilka lat, słuchaj, twoje dzieciaki się odnajdą w części opowieści, skoro ty mówisz, że sama jesteś Franką, to jakie są twoje przypuszczenia? Wiesz, ja mam taką cichą nadzieję, że moje dzieci po prostu nie przeczytają tej książki, że wiesz, że jakby nie będą zainteresowane, albo że za kilka lat no, to ona gdzieś tam będzie leżała i pokrywała się kurzem i po prostu nie wpadnie im w ręce. Taką mam cichą nadzieję, nie słuchają, więc spokojnie mogę o tym mówić. Natomiast ja myślę, że ta relacja jest bardzo prawdziwa. Myślę, że Michalina jest rzeczywiście taką prawdziwą nastolatką, która ma w mózgu burzę, której mózg się właśnie przeformatowuje i ona tak naprawdę nie wie, czy ona jest dobra, czy zła, czy ona chce matce dokuczyć, czy chce tą matkę przytulić, czy ona chce być dobrą córką, czy ona chce, żeby wszyscy, żeby być zbuntowaną właśnie córką. Ona sama tego nie wie. I myślę, że to jest jak najbardziej taka czysta nastolatka w postaci czystej, powiedziałabym nawet wręcz takiej podręcznikowej. Natomiast do takiego dziecka trzeba mieć nieskończoną cierpliwość. Franka jest na takim zakręcie życiowym, że ona tej cierpliwości nie ma, nie ma tego czasu. To nie jest tak, że ona nie chce. Ona po prostu, jej się skończyły moce przerobowe. Ona nie ma jeszcze możliwości zajęcia się dzieckiem. Czy to, oczywiście mogłaby, no ale wtedy nie zarobi, wtedy nie zrobi tego, wtedy nie zrobi tamtego i cały świat Franki, w odróżnieniu od mojego świata, w tym momencie się zawali. Więc... A Michalina nie wie tego, ponieważ Michalina jest tylko nastolatką. Ona mówi, mamo, nie chcesz, mamo, nie, jesteś specjalnie, mi to robisz, jesteś, bo coś tam, bo nie chcesz mi pomóc, bo nie chcesz.
A to nie jest tak, że Franka nie chce. I Franka ma takie momenty, które wydają się szczególnie prawdziwe, kiedy ona po prostu nie robi nic, ponieważ jej opadają ręce najzwyczajniej w świecie. Pozwala, żeby ta Michalina wybiegła z pokoju, trzasnęła drzwiami, ponieważ Franka w tym momencie chce tylko na sekundę posiedzieć w ciszy. I żeby nikt się do niej nie odzywał i żeby nikt od niej niczego nie chciał. No myślę, że to jest też uczucie, z którymi się rodzice nastolatków bardzo, bardzo identyfikują. Ja sama się z tym identyfikuję. Tutaj właśnie widzę, że pani Anita Kostrzewa pisze, jakie to prawdziwe. No właśnie, no, ja też to znam. Są takie momenty, kiedy człowiek już naprawdę nie chce być dobrym rodzicem. Chce tylko mieć 5 minut spokoju. Taka jest Franka. Skoro mówisz o takich prawdziwych momentach, no ja nie jestem rodzicem, ale bardzo często to słyszę w opowieściach od swoich przyjaciółek. Ten moment, kiedy najpierw jesteś wściekła, a potem zaczynasz się śmiać, bo dziecko cię zaczyna przedrzeźniać i mówi twoimi zdaniami, twoim tonem. I jeżeli masz dystans do siebie i autoironię, to w ogóle czasami to rozładowuje bombę. Jest taki fragment, kiedy Franka, tu mamy taką scenkę rodzajową z ich rodziny. Ach, zapomniałam, powiedziała moja córka, na tyle już dorosła, że wprawnie posługiwała się ironią. Jesteś przecież detektywką. Zawsze docierasz do prawdy. Ktoś musi płacić za to wszystko. Przedrzeźniała mnie tak dobrze, że prawie usłyszałam swój głos. Zastanawiam się, Marta, czy ty często na siebie właśnie patrzysz trochę z boku oczami swoich dzieci? No oczywiście, że tak. Mój syn też już się dopracował doskonale ironii. On fantastycznie potrafi używać ironii. I naprawdę robi to bardzo celnie. I czasami naprawdę ja się zaczynam śmiać. Ponieważ to niestety nie jest dobre, dlatego że nastolatek się strasznie obraża wtedy, kiedy zaczynasz się nagle śmiać. Ale na szczęście moje dziecko starsze jest obdarzone poczuciem humoru. Moje młodsze chyba nie. I właśnie czekam z niepokojem, co będzie, kiedy ona wkroczy w prawdziwy już wiek nastoletni. Natomiast mój syn ma ogromne poczucie humoru, więc kiedy już mu wyjaśnię, dlaczego się śmieje, to on się zaczyna śmiać razem ze mną. I to jest cudowne, to jest to rozbrojenie bomby. Natomiast tak, no oczywiście, że tak, no oczywiście przedrzeźnia mnie okropnie i mówi, no, ja już nie chcę tutaj powtarzać całych zdań, żeby się przed Państwem nie kompromitować po prostu, ale... Ale to jest bardzo ciekawe, muszę Ci powiedzieć, sorry. O nie, nie, nie. A chociaż jedno małe to zdanie, wiesz, które nam coś powie o Marcie Guzowskiej, co? Chociaż jedno malutkie, takie nie za bardzo się rozbierające emocjonalnie, ale jednak coś mówiące. No, na przykład tekst z wczoraj, bo wiesz, te teksty mi jednak umykają, ja powinnam je zapisywać. Powiedziałam mu, że coś tam chcemy zrobić jakąś inwestycję finansową, na co mój syn mówi tak, na to? To masz pieniądze, tak? Okej, okay, ciekawe, no, na ja co mu nie pozwoliłaś, wiesz, albo do czego miałeś zastrzeżenia. Dokładnie, wiesz, ja zgłupiałam, bo ja mówię, ale cholera, ale to znaczy na co nie mam? No, dżinsy mu kupiłam, zresztą sam sobie kupił, bo na szczęście moje dziecko sobie samo kupuje rzeczy i wystawia mi tylko rachunki. I właściwie o co chodzi, że na co nie mam pieniędzy? No ale no nie wiem, w każdym razie spuściłam na to zasłonę milczenia. Powiedziałam tak, synku, właśnie na to mamy pieniądze. Słuchaj, to teraz się zatrzymam jeszcze przy wątku nowoczesnych technologii. Jakiś czas temu rozmawiałam z Michałem Rusinkiem, między innymi o TikToku, i powiedział mi, że jest za młody, żeby umierać, ale za stary na TikToka. I ja się pod tym zdaniem podpisuję. A Franka w pewnym momencie w książce Złamiłość mówi coś takiego. Czas umierać. Byłam boomerem. Nie ogarniałam subtelności mediów społecznościowych. W moim zawodzie to niewybaczalny błąd. Ona mówi o zawodzie prywatnej detektywki, no ale powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj też pisarz, oprócz tego, że dostarcza książki, no to też musi zadbać o swój PR, marketing, o to, żeby cały czas żyć w tych mediach i żeby podsycać ciekawość i apetyt na więcej. Jak ty się w tym świecie odnajdujesz? Bo są tacy twórcy, którzy to uwielbiają, a są tacy, którzy najchętniej by w ogóle wydawali książki, ale zamknęli się w tej swojej norce i nie wychodzili do świata, niech się tym zajmą inni. No ja jestem straszliwym dinozaurem, ale nie dlatego, że najchętniej bym się zamknęła w norce, tylko dlatego, że ja kocham kontakt z czytelnikami twarzą w twarz. Ja uwielbiam spotkania autorskie nie online, tylko w sali. Uwielbiam barki. Dzięki. Uwielbiam... Weroniko, no ja mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy na żywo, bo nam się to ostatnio zdarzyło nawet nie wiem ile lat temu, a online dość często. Nie, wiesz, ja po prostu kocham kontakt z człowiekiem twarzą w twarz. I rzeczywiście bardzo lubię te spotkania z czytelnikami. No teraz się bardzo cieszę, bo wybieram się na targi do Krakowa i już przebieram nogami, naprawdę już sobie prasuję bluzki, ponieważ... Na których kładzie się Lucyna.
Tak, oczywiście Lucyna, kiedy ja sobie wybieram garderobę na wyjazd i wyrzucam ją na łóżko, no to Lucyna sobie czasem robi z niej gniazdo, to znaczy tak skopuje łapkami, żeby taki było lepiej, prawda? No to są moje wyjściowe ciuchy dodam dla ułatwienia. No, przez pod psa się nie wyciąga, nie? Trzeba poczekać, aż sobie pójdzie. Ale do czego zmierzam? Do tego, że rzeczywiście jest mi trochę trudno posługiwać się mediami społecznościowymi, ponieważ ja nie do końca wierzę w to, że to jest prawda. Nie do końca wierzę w to, że tam, wiesz, po drugiej stronie jest żywy człowiek. No tu jest ten dinozaurem. Natomiast myślę, że to jest też kwestia przestawienia naszych mózgów. No umówmy się, wiesz, tak jak pisanie na komputerze, tak jak korzystanie ze streamingów do oglądania filmów, a nie chodzenie do kina. Może to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia. Natomiast ja kontakt z czytelnikiem uwielbiam, po prostu uwielbiam. To jest dla mnie prawdziwe źródło energii, do której ja się tak podpinam. Więc ja na przykład właśnie z takich targów czy spotkań to wracam maksymalnie naładowana i wtedy mogę siadać, rzeczywiście zamykać się w czterech ścianach i pisać, przynajmniej przez jakiś czas, bo starcza mi tej energii. Więc nie traćcie nadziei, proszę Państwa, bardzo Was proszę, nie spisujcie mnie na straty, ja jeszcze się nauczę tych mediów, natomiast bądźcie tam dla mnie, proszę, bo jesteście źródłem mojej energii. To dzisiaj masz, słuchaj, sporo generatorów takiej energii prądu. Pani Małgosia Cię pozdrawia, Pani Anida, Pani Bożena jest razem z nami na YouTubie, Pani Hanka. Cały czas przypominam Ci, że jedziemy samochodem też z Marcelem. No to ja się jeszcze zatrzymam przy takim wątku, bo jestem bardzo ciekawa, na ile Ty to sprawdzałaś, bo wchodzimy też w takie niuanse pracy Franki, czyli prywatnej detektywki. No i dowiedziałam się między innymi, że program do odblokowywania telefonów można dostać za niecałe $50. Zawsze uważałam, że to dobrze zainwestowane pieniądze. Faktycznie to tylko tyle kosztuje? Nigdy nie sprawdzałam. Faktycznie, wiesz co, to jest oczywiście, nie wiem kto to powiedział, ale to jest prawda powszechna, w internecie jest wszystko, w internecie jest każda informacja, tylko trzeba umieć ją wykopać, a to akurat tego typu informacje wykopuje się bardzo łatwo, wystarczy wpisać w Google program do wyszukiwania, czy do jakby sprawdzania telefonów, do odblokowywania telefonów, jest mnóstwo takich programów, one rzeczywiście nie są drogie. No cóż, no nie będę Państwu polecać konkretnych, bo nie o to chodzi, ale rzeczywiście tak jest. Samo mnie to zdziwiło, muszę Ci powiedzieć, ale to z kolei nas prowadzi do tej, uważam, najfajniejszej części pisania, mianowicie do sprawdzania faktów, do robienia researchu. To jest po prostu coś, co ja naprawdę kocham. No i właśnie dowiadywanie się takich rzeczy, że tam można sobie jakiś program kupić, że można coś tam, że można tutaj, nie wiem... Pamiętam, że do poprzedniej książki robiłam research właśnie, jak można spowodować wypadek samochodowy. Nie będę Państwu tego opowiadać, ale to jest fajne, uwielbiam to. To jest naprawdę strasznie przyjemna część pisania. Już samo pisanie, jak już człowiek to wszystko wie, nie jest takie przyjemne. Zapytam Cię, czy byłaś kiedyś w Kapsztadzie? Nie byłam, bardzo bym chciała. Jesteś teraz. Ryku. Właśnie, no Kapsztad to dla mnie brzmi tak niesamowicie egzotycznie. Mam nadzieję, że to jest egzotyczne miejsce. Niech pan nie pisze, że nie. Niech pan napisze, że jest bardzo egzotyczne, ponieważ marzy mi się taka egzotyczna podróż. No to słuchaj, z Kapsztad zapraszamy teraz do, uwaga, uwaga, do Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy, oddział Ursus, teraz się pojawia w naszej wyobraźni. Tam się pojawia taka tabliczka, która informuje, że w tym miejscu też działa Miejski Dom Kultury i ty nas zapraszasz, nie mogę powiedzieć za dużo, więc pilnuj mnie, ale powiem tylko, że no, zaglądamy do takiego miejsca, które dla niektórych może być zaskoczeniem, bo wchodzimy do miejsca, w których są stoliczki, ludzie przy nich siedzą, są bardzo zaangażowani i trwa, uwaga, 35. wieczór gier planszowych. Ty znasz w ogóle taki rodzaj rozrywki, czy też się bawiłaś tą formą? Nie bywam na 35., 6. ani 7. wieczorach gier planszowych, natomiast w ogóle gry planszowe uwielbiam i grywam w nie bardzo często, ale raczej w takim bardziej intymnym gronie, a nie na wieczorkach. Tym niemniej no wydaje mi się, że to jest bardzo pociągające w gruncie rzeczy takie spotkanie. Ja w ogóle uważam, że wszystko to, co nas interesuje, bardzo pociągające jest spotkanie innych ludzi, których interesuje to samo. I to jest zupełnie niesamowite, kiedy właśnie ja nigdy nie zapomnę tego pierwszego momentu, kiedy spotkałam, zaczynałam pisać, jeszcze nie byłam pewna tego mojego pisania i spotkałam grupę osób, którą to tak samo interesowało jak mnie, którzy mogli godzinami opowiadać o Stephenie Kingu, o kryminałach, o wszystkim i ja po prostu zrozumiałam, że jestem w raju w tym momencie. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś grywa w planszówki namiętnie, to myślę, że musi w pewnym momencie spotkać innych ludzi, dotyczy to oczywiście wszystkiego.
Tam nie zdradzę nic z fabuły książki, no ale oni siedzą i tam grają w różne gry, mają też takie karty, na których mają napisane, ile mają mocy i różnych atrybutów. To zapytam cię, Marta, gdyby ktoś ciebie zapytał o twoje moce i atrybuty, no to co, byś się krygowała, czy powiedziałabyś z dumą to, to i to, gdyby, o trzy takie rzeczy, żebyś wypunktowała. Będziesz się Absolutnie, krygować, czy z wielką dumą. Moją pierwszą, największą mocą, proszę Państwa, to jest supermoc. To jest umiejętność znalezienia miejsca parkingowego w każdej sytuacji. Absolutna supermoc, polecam. Nie ma takiej opcji, żebym nie znalazła miejsca parkingowego. Nawet w Ikei w sobotnie przed południem. Naprawdę. Myślę, że mam też dar gadania ze zwierzętami. To jest moja druga moc, może już nie supermoc. To znaczy, rzeczywiście świetnie się dogaduję ze wszystkimi zwierzętami. I chyba nieźle się dogaduję z dziećmi. To już jest chyba koniec moich supermocy. No to nie jest umiem dużo gotować. Supermocy, proszę cię. Nie umiem gotować, a nawet trochę się tym chwalę, to, że nie umiem gotować. Ale mój mąż fantastycznie gotuje, więc nie ma takiej potrzeby, żebym jeszcze ja umiała, prawda? Ale ty masz supermoc wspaniałego zjadania. Oj tak, ja mam fantastyczną właśnie supermoc. Chwalenie absolutnie wszystkiego, co wyprodukuje każdy. Mój mąż, przyjaciele, kucharz w knajpie. Poza tym muszę Państwu też powiedzieć, że no czasami muszę gotować, bo mam dzieci jednakowoż, ale to ma swoje plusy, kiedy matka słabo gotuje, bo kiedy moje dzieci jadą na kolonie i jadą tam też dzieci mojej bratowej, która gotuje jak anioł i pytamy, jakie było jedzenie, to moje dzieci odpowiadają fantastyczne, a dzieci mojej bratowej odpowiadają takie sobie. Czyli moim dzieciom smakuje wszystko po prostu, bo wszystko jest lepsze niż to, co matka zrobi. Państwo ci podrzucają kolejną moc, której nie wymieniłaś, a poczucie humoru, kolejna supermoc. Proszę sobie dopisać na listę i nie pomijać. No ale kazałaś trzy, tak? No to tak, jednak myślę, no tak. Że nawet poczucie humoru nie przebije tych miejsc parkingowych. To jest po prostu naprawdę supermoc. To teraz wiem, że jak będę się wybierała gdzieś do centrum, gdzie jest naprawdę trudno, to będę prosiła Martę o podwózkę, bo wtedy się znajdzie. Słuchaj, czy może spaść... Możesz siedzieć za kierownicą, słuchaj. Ja tylko muszę obok siedzieć, nie ma problemu. Nie, bo ja nie mam prawa jazdy. To się źle skończy, okay. Wiesz? Nie chcielibyśmy Dobrze. Takich nagłówków. Nie, nie chcielibyśmy. Wiesz, nie chcielibyśmy. Słuchaj, to teraz pogadajmy jeszcze... No właśnie, ja się muszę ciebie zapytać, czy może się pojawić słowo na i, kończące się na e. Tak, tak, powinno się pojawić słowo na i, ponieważ ja chciałabym powiedzieć teraz króciutki wstęp ideologiczny, czy mogę? Oczywiście. Ponieważ bardzo wiele osób odczytuje złą miłość i to mnie bardzo cieszy, jako kryminał społeczny. I rzeczywiście jest to kryminał społeczny. Natomiast ja nie chcę, żeby myśleć o niej jako tylko o książce, która jest o matce i o córce. To jest też książka o dwóch zjawiskach społecznych, które moim zdaniem są szalenie niepokojące, o stalkingu i o incelach. I poczekaj, zatrzymaj się. Pojawia ja się zadam w tle, teraz pytanie. No. Poczekaj, zadam pytanie Państwu. Aha. Czy Państwo wiedzą, co się kryje za słowem incele? Ja jestem ciekawa. Takie badanie szybkie terenowe, więc zacznij od pierwszej części wypowiedzi, a potem przejdziemy, bo robimy teraz badania terenowe, czy Państwo siedzą w tym temacie, Dobrze. Czy nie. Poproszę. Mhm. No myślę, że każdy wie, co to jest stalking, prawda? To jest tak. Natrętne narzucanie swojej obecności jakiejś osobie, zazwyczaj osobie znanej. No i tutaj ofiarą stalkingu była oczywiście Sonia Marchlewska, która zginęła. No i też właśnie pytaniem, które zadaje sobie Franka, jest to, czy czasem jej stalkerka, a nie chcę tutaj mówić, kim jest ta stalkerka, bo to za daleko nas prowadzi w akcję, no czy ona czasem nie przyłożyła ręki jednak do śmierci Sonii Marchlewskiej. Pan Eryk pisze, że nie wie, co to. Ale może ktoś wie? Mówimy no, oczywiście się, o incelach. Ale nikt się, słuchaj, nie przyznaje, że wie. Czyli nikt się nie wyrywa. Zdecydowana właśnie. Większość nie wie, ale się nie wyrywa. No to incele jeszcze raz, a ty jeszcze incele. Ty podtrzymaj w napięciu wszystko. Da, ale to co? Nie mogę jeszcze mówić o incelach? Może już mogę. Mów, nie mów. Wie? Mówisz. No dobrze. Incele to są, najkrócej rzecz ujmując, biali heteroseksualni mężczyźni, którzy nie uprawiają seksu, ponieważ czy nie wchodzą w związki, ponieważ uważają, że kobiety są złe. To jest bardzo prymitywna i bardzo skrótowa definicja. Po dłuższą odsyłam Państwa do internetu. To rzeczywiście jest bardzo dokładnie omówione. Jest bardzo wiele wstrząsających artykułów. Ale ogólnie rzecz biorąc, chodzi tutaj o przerzucanie winy na kobiety za swoje własne nieudane związki, czy za brak tychże. No i to brzmi śmiesznie, natomiast niestety bywa, że kończy się tragicznie. Ze Stanów Zjednoczonych znane są przypadki, kiedy incele po prostu brali za broń i szli strzelać do tych złych kobiet, no i niestety to nie jest tak rzadkie.
No i cele, tak, no właśnie, pani Agnieszka komentuje o ranno. Pani Agnieszko, to jest dokładnie to, co mnie przyszło do głowy, kiedy o tym czytałam po raz pierwszy. O rany, jak to jest w ogóle możliwe? No niestety jest to nie tylko możliwe, ale jest to też bardzo rozbudowane zjawisko, przerażające moim zdaniem, ponieważ można paść ofiarą incela, nawet nie będąc świadomą, można powiedzieć takiemu, odpieprz się ode mnie na ulicy, kiedy ktoś cię zaczepia i nagle się okazuje, że ty jesteś tą złą kobietą, która nie chce tego dobrego mężczyzny, prawda, które cię co prawda po chamsku zaczepia, no ale to twoja wina, tak? No to jest bardzo poważne zjawisko społeczne i jest to jeden z tropów Franki, tutaj też nie mogę niestety zdradzić za dużo, ale ona ma okazję podejrzeć takie środowisko inceli, no i ono ją przeraża tak samo, jak przeraża mnie. To teraz jeszcze się zatrzymam przy tych relacjach rodzinnych. Myślę, że Państwo zaczną zgłębiać ten temat po tym, jak tutaj zasiałaś takie ziarenko, które dla wielu jest czymś nowym. Ale zatrzymam się jeszcze, bo teraz widzę tutaj taki fragmencik, który dotyczy Miśki, ale chciałam Cię zapytać, jak to wyglądało u Ciebie w domu. Nawet przez chwilę baliśmy się z Marcinem, to jest mąż Franki, wracamy w retrospekcjach do tych momentów, kiedy żył oczywiście, kiedy byli szczęśliwą, w miarę szczęśliwą rodziną, tak to nazwijmy. Nawet przez chwilę baliśmy się z Marcinem, że zostanie artystką. To dotyczy oczywiście Miśki. Na szczęście jej przeszło, więc zastanawiam się, Marta, czego się bali twoi rodzice? Kiedy myśleli o tobie. Moich rodziców najgorsze obawy się spełniły, ponieważ ja któregoś dnia przyszłam do moich rodziców, powiedziałam, że zostanę archeolożką. I oni powiedzieli, rany boskie, dziewczyno, naprawdę. Powiedziałam, tak naprawdę, po czym zostałam. Ale chciałabym zaznaczyć, że to było dawno temu, kiedy jeszcze rynkowe aspekty zawodu nie były tak bardzo brane pod uwagę, natomiast rzeczywiście zawód archeologa jest fantastyczny, no i cóż tu dużo mówić. Do tej pory tęsknię za wykopaliskami i mam nadzieję, że jeszcze nie zamknęłam całkowicie tej karty w moim życiu, więc obawy się spełniły co prawda, ale myślę, że nie najgorzej. Jest w tej też książce taki motyw, no prześmiewczy, tam jest w ogóle dużo takich tragikomicznych zdarzeń dotyczących mediów, gdzie nasza Franka zaczyna się w ogóle zastanawiać, że ona się może przebranżowi i może tworzyć takie teksty za grube pieniądze do mediów społecznościowych. Czy ty się kiedykolwiek, Marta, zastanawiałaś nad jakąś alternatywą, kiedy już zostawiłaś bycie archeolożką, zabrała się za pisanie, ale czy miałaś takie momenty już też przebodźcowania i zmęczenia tym zawodem i sobie kombinujesz, w jaką jeszcze ścieżkę mogłabyś skręcić? Tak, tak. Rzeczywiście, no ja myślę, że każdy ma momenty przebodźcowania swoim zawodem i każdy ma takie momenty, kiedy ma dosyć. Ja sobie wymyśliłam, że ja otworzę bar. A to dlatego, że ja bardzo mało piję. Jestem tak zwana słabo pijąca. W związku z tym absolutnie nie grozi mi alkoholizm ani upijanie się, ponieważ rzeczywiście mnie kieliszek wina wystarcza na cały wieczór, a właściwie nawet na dwa wieczory by wystarczył na dobrą sprawę. Że ja będę prowadzić bar, ponieważ po pierwsze, jak mówię, słabo piję, a po drugie uwielbiam słuchać historii. Myślę, że byłabym fantastyczną barmanką, która zachęca ludzi do tego, żeby się dzielili swoimi historiami. A ja bym potem oczywiście tę historię spisywała, no, proszę Państwa. A gdybyś była taksówkarką, słuchaj? Ale wiesz co, ja jestem słabym kierowcą, mimo że umiem te miejsca znajdować. Myślę, że bym była w tak koszmarnym stresie, zwłaszcza jeżdżąc po mieście, że nie pogadałabym. Natomiast właśnie za barem, na stałym gruncie, bez ruchu, wiesz, nie trzeba uważać na ulicę. No myślę, że to byłby strzał w dziesiątkę, więc może jeszcze kiedyś otworzę bar w jakiejś takiej zapadłej dziurze, gdzie będę miała stałych klientów i oni po prostu będą mi opowiadali swoje historie. To brzmi bardzo atrakcyjnie, przynajmniej na tę chwilę. Drodzy Państwo, może jakiś inwestor jest po drugiej stronie, który chciałby otworzyć taki bar w Wiedniu. Jest już osoba, która się tym zajmie i mało tego, ten bar pewnie się znajdzie w niejednej książce, więc proszę się po programie odzywać. Ja jeszcze się zatrzymam przy takim fragmencie, który bardzo lubię, bo on jest bardzo prawdziwy, chociaż czasami nawet przed sobą się takich myśli być może wstydzimy. Najbardziej jednak nienawidzę duchów przeszłości, mówi Franka. Przybierają postać ludzi, których kiedyś znałam, z którymi chodziłam do klasy w podstawówce albo w liceum, a także ich braci, sióstr i rodziców. Tylko zamiast mieszkać w mojej pamięci, wylegają na ulicę. Moje koleżanki i koledzy wyglądają teraz dokładnie tak, jak kiedyś ich rodzice, a ich rodzice wyglądają jak własne cienie. Najgorsza jest świadomość, jak ja muszę wyglądać w ich oczach. I wiesz, to jest chyba zawsze takie pytanie, które każdy z nas ma, kiedy się pojawia przed jakimś zjazdem szkolnym, ileś tam 16, 20, 30 lat po maturze.
I jest taki niepokój, że kurczę, każdy z nas chciałby myśleć o sobie, że się zatrzymał w tym momencie i że się nic nie zmienia. No, No tak. a potem jest konfrontacja, że tak samo jak, nie wiem czy Państwo tak mają, ale zdarza mi się oglądać na przykład Kuchenne rewolucje, tam są zawsze podpisy, ktoś taki i taki, lat tyle i tyle. I się, tak? To on jest w moim wieku? A potem myślę, no tak, a ktoś patrzy na ciebie i mówi, to nawet tyle lat. I to jest, ale oddałaś to w tak cudowny sposób, że te nasze takie zabawy z wiekiem i też taki moment samoszukiwania się, zabawy, kombinowania, cudowne to jest. Wiesz co, ja sama temu padam tego ofiarą jeszcze przed pandemią. Miałam okazję rzadką spotkania się właśnie z moimi koleżankami z liceum. A muszę Państwu wiedzieć, że to właściwie jest więcej niż liceum, ponieważ w Brwinowie szkoła podstawowa i liceum mieściły się w tym samym budynku. I myśmy rzeczywiście przez 12 lat były razem w jednej klasie. Więc to nie była to przyjaźń na całe życie, ale rzeczywiście bardzo mocno ugruntowała znajomość. No i te moje dziewczyny ściągnęły mnie kiedyś, zaprosiły na taki wieczór, który z jednej strony był fantastyczny, ponieważ ja miałam wrażenie, że naprawdę mamy niesamowite porozumienie. No 12 lat razem i to w takim formatywnym okresie życia, no jednak nie pozostaje bez skazy. Natomiast z drugiej strony był to wieczór przerażający, ponieważ moje właśnie koleżanki i dawne przyjaciółki wyglądały jak swoje mamy. No i ja cały wieczór się zastanawiałam, czy ja wyglądam jak moja mama wtedy. To znaczy one wyglądały jak swoje mamy, kiedy myśmy chodziły do szkoły. No ja myślę, że ja dokładnie wyglądam jak moja mama wtedy, kiedy ja chodziłam do szkoły i mnie ta myśl tak bardzo przeraża, że nawet już nie chcę tego wątku rozwijać. No w każdym razie to, co napisałam, jest bezpośrednią pochodną tego właśnie spotkania, jak mówię, fantastycznego, ale z drugiej strony naprawdę strasznego. Myślę, że każdy właśnie tego doświadcza na takich klasowych, tak jak powiedziałaś, spotkaniach. Słuchaj, pojawiło się pytanie jeszcze dotyczące twojego pomysłu na bar. Pani Agnieszka dopytuje, ciekawe jakby się nazywał, czy jest już jakiś pomysł na szyld? Nie, pomysłu na szyld jeszcze nie ma, natomiast ja w ogóle, moim wielkim marzeniem jest przeprowadzić się na Kretę, więc myślę, że ten bar byłby na Krecie. No jeżeli byłby na Krecie, to musiałby mieć jakieś greckie imię, ale jestem bardzo otwarta na wszelkie sugestie. Myślę, swego czasu, dawno, dawno temu, kiedy pracowałam niedaleko Heraklionu, jeździliśmy tam do baru, uwielbiałam chodzić do takiego, to był trochę bara, trochę knajpa, takie coś łamane jedno przez drugie, który się nazywał Prasini Porta, czyli zielone drzwi po prostu, ponieważ miał zielone drzwi. Więc ja myślę, że tak jakoś bym nazwała mój bar. Właśnie Kokin i Porta, może czerwone drzwi albo jakoś tak. To czy już nazwa jest, pomysł na lokalizację, prowadząca jest, inwestor cały czas, przypomnę, poszukiwany. Drodzy Państwo, jeżeli są pytania, to proszę się teraz z nimi włączać. A ja jeszcze chciałam pokazać, że twój tekst jest bardzo poruszający w wielu momentach. Kiedy, nie powiem w jakiej sytuacji, ale patrzymy na Frankę i na Miśkę, czyli na Michalinę, na jej córkę, i jest taka sytuacja, serio? Ty nie wiesz? Przecież zawsze wiesz, zawsze się mądrzysz, wszystkimi komenderujesz i mówisz, co mają robić. Teraz nie wiem, przyznałam szczerze. Tutaj muszę fragmencik wyjąć, żeby Państwu za dużo nie zdradzić. Nie potrafiłam tego powiedzieć. Słowa nie chciały mi przejść przez gardło i teraz to Miśka mnie objęła. Ja po prostu nie wiem, co mam dalej robić. Rozpłakałam się. Łukałam wtulona w pierś 15-letniej córki, która już prawie była kobietą i czułam się lepiej niż kiedykolwiek przez ostatni rok. Mamo, smarkałaś mi dres, powiedziała w końcu Miśka. Wiesz, widzę tę sytuację i zastanawiam się, jak często sama sobie dajesz prawo do tego, żeby powiedzieć własnym dzieciom, że czegoś nie wiesz, bo myślę, że bardzo dużo dorosłych się napina przez lata, że oni muszą udawać, że są tacy silni, że zawsze wiedzą, oczywiście, że chcą chronić dzieci i kiedy nie ma takiej konieczności, to nie przerzucają na nich problemów świata dorosłych, ale czy takie otwarte przyznanie się do tego, że ja czasem też nie wiem, nie jest wbrew pozorom uwalniające i takie zbliżające, że potem ta córka dorastająca też będzie potrafiła się rozbeczyć, bo wie, że to jest normalne. Jest bardzo i muszę ci powiedzieć, że ja to robię bardzo często. Ja rzeczywiście, bardzo mi zależy na tym, żeby nie stanowić takiego monumentu dla moich dzieci, ponieważ ja nie jestem żadnym monumentem, nie jestem żadną osobą, która jest w jakiś sposób niezwykła, czy jest w jakiś sposób niezwykle silna i tak dalej. I chcę to pokazać moim dzieciom. I też uważam, że bardzo ważną rzeczą, być może brzmi to teraz obrazoburczo, ale bardzo ważną rzeczą w wychowywaniu dzieci jest właśnie niekonsekwencja. Pokazanie, ok, jednego dnia mam fantastyczny humor i wszystko jest świetnie, a drugiego dnia mam zły humor i gryzę. I przepraszam za to, że gryzę, ale jestem tylko człowiekiem. I nie zawsze mi wszystko wychodzi i nie zawsze wszystko jest super.
Natomiast ja chcę, żeby dzieci to widziały, że właśnie tacy są ludzie i że oni też mają prawo w związku z tym nie wiedzieć, że mają prawo być w złym humorze, że mają prawo odburknąć coś, ponieważ mnie się też zdarza odburknąć. No, każdemu się zdarza, prawda? Że właściwie to odburknięcie jest takim zaufaniem też tak naprawdę, no bo obcej osobie nie odburknę, tobie nie odburknę, Weronika, chociaż się znamy dobrze, ale już mężowi odburknij. To spoko, prawda? Odburknij, będziemy, wiesz, nawiążemy bliższy stopień tutaj znajomości i połączenia. Relacje, tak. Tak. Słuchaj, bardzo podoba mi się propozycja z Kapsztadu od pana Eryka, bar Zła Miłość. Brzmi bardzo tak, dobrze. Tak, właśnie, brzmi fantastycznie. Właśnie, panie Eryku, bardzo dziękuję, ponieważ to będzie też dobrze brzmiało po grecku, więc ja naprawdę nie wiem, ale jeżeli dojdzie do tego. A jak to będzie brzmiało po grecku? Ika ki agapi. Kakos to jest zły, a agapi to jest miłość i to będzie naprawdę... Chyba, że to będzie oddział zamiejscowy, czyli w Kapsztadzie będzie bar Zła Miłość, a tamten czerwony. Nie, chyba, że po prostu nazwiemy go po polsku Zła Miłość, czego nikt nie wymówi oczywiście, ale będą wiedzieli, to jest ten bar, co to nie wiadomo, jak wymówić jego nazwę. Wanda pisze, już deklaruje miłość. Ja już pokochałam Frankę. Pani Marto, kiedy będzie ciąg dalszy o France? Na okładce ja Państwu tutaj pokażę jasno i wyraźnie. Jest napisane tryptyk. Kryminalny, tryptyk. Więc musi być ciąg dalszy, tylko kiedy? Tryptyk, ponieważ jest miłość, więc jeszcze została nadzieja i wiara. Oczywiście, ponieważ ten tryptyk nazywa się Trzy Cnoty. Następna będzie nadzieja i będzie, myślę, w przyszłym roku. To znaczy, tak mi się wydaje, powiem szczerze, że nie pamiętam, ponieważ rozmawiałam o tym z wydawcą, ale naprawdę nie pamiętam, na czym stanęło, ale wydaje mi się, że to będzie jesień przyszłego roku, czyli mniej więcej tak, jak ukazała się Zła Miłość w tym roku. Ty się zorientuj, bo musisz wiedzieć ewentualnie, kiedy przesuwać deadline, nie? Tak, tak, muszę się zorientować, ale wiesz co, ja i tak obiecałam sobie oraz wydawcy, że siądę do pisania tej Złej Miłości po nowym roku, ponieważ mam teraz jeszcze jakieś inne zobowiązania. A ja bardzo lubię siadać do pisania czegoś nowego po nowym roku. Mam takie wtedy, no jakby to banalnie nie brzmiało, mam takie właśnie uczucie otwarcia, że tu proszę, nowa szansa, nowa książka, wszystko od nowa. Bardzo lubię to uczucie, więc myślę, że właśnie 1 stycznia to może nie, ale 2 stycznia. Nie, 2 też nie, bo dzieci będą jeszcze nie w szkole. 3 stycznia to już siadę do pisania. Teraz sobie pomyślałam, że w ogóle też zawód archeolożki z pisarką też się przecież łączy, bo ty w tej książce tak naprawdę nakładasz na siebie kolejne warstwy. My cały czas zaglądamy, co jest tam pod spodem, a tak jak powiedziałam, to co mi się bardzo podoba w książce Zła Miłość, uśmiechałam się przy niej bardzo często, cytowałam fragmenty swojemu Tomkowi, a pod spodem właśnie znajdowałam też takie momenty bezradności, kiedy się człowiek rozsypuje i patrzy, dobra, tajna broń, trzeba uruchamiać uśmiech, bo człowiek się już wystarczająco też w życiu napłakał, no. I ten płacz też jest wyzwalający, ale czasami już nie działa, więc trzeba jakoś inaczej do tego podejść. To moje ostatnie pytanie, ale zaznaczam moje, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę, to bardzo proszę. W pewnym momencie ta licealna miłość mówi do Franki coś takiego, nawet nie wiesz, jak ja to w tobie kocham, to zaufanie do całego świata. I teraz Marta, powiedz mi szczerze, czy prywatnie ty masz zaufanie do świata, czy raczej jesteś z tych nieufnych? Wiesz co, to jest bardzo ważne dla mnie pytanie i właściwie bardzo ci za nie dziękuję, ale zanim na nie odpowiem, to jeszcze chwila wstępu, mianowicie w tego lata, w taki bardzo upalny letni dzień, miałam okazję uczestniczyć przy okazji imienin Jana Kochanowskiego w spotkaniu kilku pisarzy i jedna z uczestniczek tego spotkania powiedziała, że ona ma taki stosunek do świata właśnie, że świat właściwie głównie krzywdzi, trzeba się mieć przed nim na baczność. I ja po prostu wytrzeszczyłam oczy, ponieważ ja mam stosunek do świata taki, że ja zrobię krok, a ktoś mnie złapie. Jeżeli będę wpadać w przepaść, to ktoś mnie złapie. I to jest nie zawsze prawdą, czasami wpadam w tę przepaść, natomiast bardzo w sobie to uczucie pielęgnuję. Bardzo mi na tym zależy, żeby mieć to uczucie właśnie, że pode mną jest siatka ratunkowa, że świat złapie mnie. A jak nie złapię, to przynajmniej pogłaszczę, jak się poobijam. Bardzo mi na tym zależy. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważna postawa życiowa. Nie chcę, broń Boże, wejść w taką postawę, że świat jest niebezpiecznym miejscem. Ja uważam, że świat jest zachwycającym miejscem. I chociaż naprawdę wiele razy dostałam po tyłku, nadal uważam, że jest zachwycający. I nadal mnie łapie. I ja mam takie też... No to już jest długa historia rodzinna, nie bardzo mamy na to czas, ale mam prababcię, miałam prababcię, która zmarła, kiedy moja mama była ze mną w ciąży, już pod koniec ciąży, czekała na moje urodziny i się nie doczekała.
Ta prababcia jest dla mnie bardzo ważną osobą, jest takim symbolem rodzinnym. Noszę po niej pierścionek, który dostanie moja córka w 18 urodziny. I to była niezwykła kobieta, bardzo. To w ogóle historia o prababci, to w ogóle kiedy indziej. Ja zresztą planuję napisać o niej książkę, muszę ci powiedzieć, która się będzie nazywała Trzech mężów prababci, chociaż prababcia miała tylko dwóch mężów, więc to będzie taka historia. No ale w każdym razie ja mam takie uczucie, że ta moja prababcia właśnie mnie łapie. Dziwne uczucie, wiem, może nie lepiej świadczę moim zdrowym rozsądku, ale mam wrażenie, że ta babcia tam, prababcia patrzy na mnie z góry i mówi, dobra dziecko, no dobra, to teraz nie idź tą ciemną ulicą, wiesz, zakręć tu sobie i pogadamy później, nie? Powiem ci, że bardzo mi się to podoba i teraz mam dwa pytania w głowie. Po pierwsze, jak babcia miała, prababcia miała na imię, a po drugie, jak wygląda też ten pierścionek, bo ja wierzę też w to, o tym Tomek Sikora kiedyś pięknie powiedział, że przedmioty są wytrychami pamięci. Patrzysz na coś, co dla kogoś innego na przykład nie ma znaczenia. Ja na przykład mam kilka takich plastikowych w ogóle pierścionków, ale patrzę i od razu widzę człowieka, energię i emocje, które mi się z tym kojarzą, więc powiedziałaś, że może nie mamy teraz czasu, ale mamy go chyba, więc niech ta babcia z nami chwilę poprzebywa jej energia, bo w ogóle chciałabym sobie takie przekonanie, o którym powiedziałaś, to jest piękne, że robię krok i ktoś mnie złapie. Będę to w sobie też pielęgnować. Powiedz o tej prababci. Prababcia miała na imię Anna. Pierścionka nie pokażę, ponieważ jest w czyszczeniu akurat. Mhm. Ale pierścionek jest bardzo wspaniały. Jest to w platynowej oprawie jednokaratowy diament. Ale ten pierścionek ma historię i właśnie dochodzi o tę historię. Mianowicie historia jest taka, że moja prababcia była bardzo zamożną kobietą. Była bizneswoman, prowadziła własny biznes przed wojną. Z sukcesem byłaby walczynią Adrii w Warszawie i kolekcjonerką futer oraz biżuterii. Ale potem przyszło powstanie warszawskie i prababcia razem z moją babcią, swoją synową i z moją mamą i jej starszym bratem, no podobnie jak wszyscy warszawiacy zostali wypędzeni, ludność cywilna została wypędzona. I to jest historia rodziny, krążyły słuchy, że jeżeli znajdą jakieś kosztowności Niemcy przy osobach, to będą te osoby rozstrzeliwać, więc moja prababcia, no tutaj się nie wykazała dobrym zmysłem, zakopała w piwnicy całą swoją biżuterię i wzięła tylko dwa najgorsze pierścionki, więc mój pierścionek jest jej najgorszym pierścionkiem, jaki miała, żeby była jasność, jednokaratowy diament w oprawie z platyny, prawda, to był ten najgorszy, bo powiedziała, że w razie czego to jej nie będzie szkoda wyrzucić. No i oczywiście nikt niczego nie sprawdzał, pierścionki przeszły, natomiast to co się działo, no tamta biżuteria została wyszabrowana, nigdy już po prostu, dom został zburzony przez bombę, został wyszabrowany, nikt nigdy jej nie odnalazł, więc cały majątek rodzinny przepas, został ten pierścionek. Ten pierścionek jest dla mnie niesamowitym symbolem siły mojej prababci, która zresztą po wojnie ogarnęła całą rodzinę i jakby poustawiała wszystkich do pionu i sprawiła, że życie rodzinne znowu się toczyło. I jak mówię, dostanie go moja córka w swojej 18 urodziny. A babcia jak miała na imię? Prababcia? Anna. To dzisiaj tak przed zaśnięciem pomyślę też o twojej prababci Annie, bo myślę, że to jest niesamowite. Zawsze w ogóle bardzo lubię te tematy takiego odczuwania obecności kogoś, kogo fizycznie nie ma, ale jednak energia wspomnienia, też te rodzinne przekazy powodują, że masz wrażenie, że czyjaś miłość cię prowadzi dalej przez świat. Jak cię słucham, to chyba tak jest. Agnieszka powiedziała coś teraz ciekawego. A może świat tylko odbija to, co my mamy w środku. Nie jest ani dobry, ani zły, tylko takim, jakim go widzimy. Bliskie ci to, czy nie? Tak, oczywiście, że jest to mi bliskie i właśnie dlatego tak pielęgnuję w sobie to przekonanie, bo oczywiście chcę, żeby świat był dla mnie dobry, więc jeżeli myślę, że jest dobry, to według pani Agnieszki wtedy on będzie dla mnie dobry, no to fantastycznie, to w ogóle tu wszystko mi się zgadza, właśnie tak ma być. A wracając jeszcze do prababci, to była ta osoba, która na przykład kiedy już była bardzo zaawansowaną starszą panią, strasznie paliła i oczywiście lekarz jej zabronił, ale nic jej nie powstrzymywało, więc zamykała się, proszę państwa, w toalecie, żeby palić, cała rodzina się dobywała, babciu nie pal, babcia po prostu popalała, ale nigdy nie wychodziła na ulicę bez kapelusza i rękawiczek, bo dama nie wychodzi. To była taka osoba. Pani Wanda napisała, to będzie wspaniała opowieść o prababci Annie, a Marta zdradzisz, czy myślałaś, żeby babcię trochę jakby to nazwać sfabularyzować, czyli żeby tak. Babcia była taką inspiracją, czy faktycznie rodzinna historia taka bardzo dokumentalna?
Nie, ja chcę, żeby oprzeć tę historię na faktach, czyli jakiś zrąb potrzebuję mieć. Rzeczywiście to, co się działo z babcią przed wojną, w czasie wojny i po wojnie, szczególnie po wojnie, to mnie interesuje. Natomiast tak, oczywiście, że ją sfabularyzuję. Jak mówię, historia będzie się nazywała Trzech mężów prababci, a prababcia miała tylko dwóch mężów, więc tak, niech tutaj, to Państwu już posłuży jako tak. Wytrych. Marta, pięknie Ci dziękuję za to spotkanie. Poproszę Cię jeszcze o jedną rzecz, już taką czysto techniczną. Od wydawnictwa Wielka Litera mam dwie Twoje książki, które teraz szukają domu i Państwo z przyjemnością pewnie swoje miejsce na półce oddadzą France Kruk. Poproszę o dwa numery od 1 do 10, a ja za chwilę Państwu podam adres mailowy, pod którym będę czekać na Wasze zgłoszenia w sprawie książki. 3 i 5. 3 i 5, to ja sobie zapisuję, żeby nie zapomnieć. Odpiszę Państwu zaraz po programie. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Proszę się zakumplować z Franką, a jak to teraz bywa w naszym zabieganym życiu, umówić się nawet z bliskim znajomym na kawę wcale nie jest tak łatwo, więc trochę jeszcze Państwo poczekają i Franka wróci. Ty już masz, Marta, precyzyjnie przemyślane, co się wydarzy w drugiej i trzeciej części, czy sobie jeszcze dajesz czas? Zawsze się zastanawiam, nie. Jak się wymyśla tryptyk, żeby to już miało, jest od razu wszystko nie, wiadomo, absolutnie. Czy... Wiesz, ja wiem tylko pewne rzeczy, takie zręby, coś, co się musi wydarzyć, bo na przykład wiem, że jakieś rzeczy muszą powrócić, na przykład, więc nie chcę za dużo mówić. Natomiast nie, ja jestem takim klasycznym pisarzem, który pisze trochę tak, jakby się przedzierał przez dżunglę z maczetą, to znaczy kompletnie bez planu i musi sobie wykarczować ścieżkę. Ale myślę, że dla mnie to jest cała przyjemność pisania, właśnie żeby nie wiedzieć, co się wydarzy, tylko żeby to się wszystko działo w trakcie pisania. Inaczej chyba bym nie pisała, no bo jak już mam plan, to po co mam pisać książkę, prawda? No i drodzy Państwo, słuchając dzisiaj Marty, wyobrażaliście sobie ją z lucynką w parku, ale też z maczetą, która się tutaj przedziera przez dżunglę. Była też jako kobieta za barem, więc również Państwo wyobraźnia dzisiaj podczas tego spotkania mogła pracować. Zła miłość. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami. Jeżeli chcecie przekazać to spotkanie dalej, to ono zostaje. Będzie na YouTubie i na Facebooku, więc można się dzielić. Marta, to spokojnej nocy, ale teraz chyba czas lucynki, co? Oczywiście, teraz jest czas lucynki, która leży tutaj u mnie pod biurkiem, ale jeszcze się nie rusza, to znaczy, że jeszcze nie jest. Ona jest zresztą bardzo trudna do wyciągnięcia wieczorem na spacer. Nie wiem, czy twoja łatka też, ale lucyna wieczorem to już uważa, że sikłód jest taką niepotrzebną rzeczą, naprawdę. Ja również Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za te wszystkie wspaniałe komentarze, bo to jest, jak już powiedziałam, to jest to, co mnie nakręca. Ja właśnie wychodzę z tego spotkania totalnie naładowana energią. Bardzo dziękuję. Marta Guzowska dzisiaj była razem z Państwem. Ja jutro biegnę na wirtualne targi książki do Empiku. Będę siedzieć na naszym żółtym fotelu i porozmawiam z Aubeną Grabowską o jej książce Doktor Zosia. A dzień później, czyli w piątek, widzę się z Wojciechem Jagielskim i porozmawiamy o bardzo ciekawej książce Druga strona świata. Zapraszam Was Państwa z całego serca na obie te rozmowy, a więcej na ten temat napiszę jutro na Facebooku, więc proszę rano przy porannej kawie zerknąć, poczytać i zarezerwować sobie wieczór. Marta Guzowska, pięknie dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.